Seven, six, five, four, three, two, one, zero. Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut i zera. Tak debatę w kanale Zero postanowił zaanonsować premier Donald Tusk. Panie premierze, bardzo serdecznie dziękujemy. My tę debatę rozpoczynamy. My jej dzisiaj nie skończymy. Choćbyśmy mówili do rana, nie skończymy tej debaty. To jest początek naszej przygody z tym tematem. Damy się wypowiedzieć naszym ekspertom, zobaczymy film, ale na razie muszę wytłumaczyć, a raczej Tomek musi wytłumaczyć, dlaczego nas jest aż dwóch. No i to jest pytanie, czy ja mam tłumaczyć twoimi słowami, czy moimi? Wypro... Swoimi może. <grym> moimi, dobra. Dobry wieczór, nazywam się Tomasz Rożek i będę prowadził Naukowe Zero w kanale Zero. Jestem z nauka, to lubię. Roberta Mazurka nie trzeba przedstawiać. Jest nas dwóch dlatego, że pomyśleliśmy, że dobrze jest podzielić się trochę wątkami. Temat CPK, temat każdej w zasadzie infrastruktury krytycznej, a z całą pewnością jakkolwiek CPK zdefiniujemy, to jest struktura, megastruktura y, krytyczna. Ma wiele wątków, zarówno ten technologiczny, jak i ten polityczny, geopolityczny. Niewiele osób w Polsce wydaje mi się jest bardziej pamiętliwych, jeśli chodzi o słowa polityków, niż Robert. W związku z tym Roberta nie mogło tu zabraknąć. Robert sam uznał, że ja z kolei ogarniam mniej więcej, dlatego samolot nie spada, tylko leci. W związku z tym to po mojej stronie będą te wątki technologiczne. Poza tym musi być jeden prowadzący, przystojny, a drugim będę ja. To nie powiedziała drugi mądry. <głos> <głos> Proszę Państwa, a propos mądry, to może żebyśmy my sobie przypomnieli, bo akurat nasi eksperci, których za chwileczkę przedstawimy, bo oni tu dzisiaj będą najważniejsi. Ale najpierw film Roberta Marinowskiego o tym, o czym my właściwie dzisiaj będziemy rozmawiać. Kiedy słyszymy centralny port komunikacyjny, zazwyczaj w głowie mamy albo puste pole w Baranowie, albo efektowne wizualizacje lotniska przeszłości. Czym właściwie jest i skąd wziął się ten pomysł? Postaramy się to wytłumaczyć. Centralny port to planowane serce komunikacyjne Polski między Warszawą a łodzią, które połączy transport lotniczy, kolejowy i drogowy. 37 km na zachód od Warszawy ma być wybudowany port lotniczy. Ale nie tylko o lotnisko chodzi, a o budowę ponad 2000 kilometrów nowych linii kolejowych, w tym kolei dużych prędkości, które mają jechać co najmniej tak szybko. Jeździliście Państwo kiedyś metrem? W Warszawie mamy dwie linie. W Berlinie 9, a w Londynie 11. Skąd to porównanie? A no stąd, że planowane linie kolejowe mają być jak nitki łączące wszystkie duże miasta w Polsce z CPK. Z każdego z nich, no może poza szczecinem, do nowego lotniska i samej Warszawy dojedziemy w około dwie godziny. Zostawiamy kolej i wracamy do lotniska. Najczęściej popełnianym błędem w rozmowach o CPK jest stawianie na pierwszym miejscu wygody pasażerów. Jedni chcą latać spod Baranowa, a inni, jak premier Tusk, ze swoich lokalnych lotnisk. Ale nie obraźcie się państwo! Nie o naszą wygodę tu chodzi, a o wielkie pieniądze, jakie Polska może zarobić lub stracić. Lotnicze cargo, czyli przewóz towarów, w naszym kraju odgrywa marginalną rolę, o czym czytamy w raporcie renomowanej firmy doradczej EY. Dzisiaj Polska nie wykorzystuje gigantycznego potencjału, jaki tkwi w lotniczym kargo. Lotnisko Chopina w Warszawie obsługuje mniej niż 1% europejskiego kargo lotniczego. Obecnie aż 62% cargo lotniczego z Europy Środkowo-Wschodniej jest wywożone ciężarówkami do lotnisk w Europie Zachodniej. Jak prognozuje IATA, CPK w krótkim czasie może zdobyć nawet 20% udziału w tym segmencie na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czym tu można zarobić? Tu sam raport szacuje, że infrastruktura CPK z samych wpływów z cła oraz vat da nam do 2060 roku prawie 200 miliardów złotych. To dla nas wszystkich suma kompletnie abstrakcyjna, ale postarajmy się to jakoś zobrazować. Koszt budowy nowoczesnego szpitala w Gliwicach to miliard złotych, więc możemy przeliczyć te wpływy na 200 nowoczesnych szpitali. To także ponad 20 sezonów gry Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej, jeśli ktoś woli takie porównania. Ale temat rafinerii gdańskiej zostawmy na kolejną debatę. Prognozy Jata mówią jasno, że ma zwiększyć się import i eksport na linii Polska, Unia Europejska oraz kraje spoza Wspólnoty. Skąd te wzrosty? Po pierwsze, Polska ma przejąć części towarów, które dziś wylatują w świat przez inne lotniska, np. te w Lipsku, Frankfurcie i Amsterdamie. Możemy mówić o zwiększeniu w Warszawie przewozu cargo ze 110 tysięcy do około 400-500 tysięcy ton w skali roku. Ale porozmawiajmy o samych podróżach lotniczych. Budujemy gigalotnisko. Dla jednych to zarzut, a dla drugich powód do dumy. Racji nie mają ani jedni, ani drudzy. Rzeczywiście w naszym regionie będzie to największa tego typu inwestycja, ale już w skali Europy to średni port lotniczy. Od średniej wielkości lotnisko w średniej wielkości kraju. A co jest nie tak z Okęciem? Nie będzie w stanie obsłużyć wszystkich zainteresowanych. I nie mówimy tylko o cargo. Oto prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W 2040 roku z samej aglomeracji warszawskiej ma polecieć 45 milionów pasażerów. Dla porównania w 2022 roku było ich ponad 17 milionów. Na lotnisku Chopina wolno przeprowadzać 600 operacji lotniczych na dobę, ale już w przypadku pobliskiego Modlina jest nie 600, a 66. A ile zapłacimy za CPK? 155 miliardów złotych. Ta kwota znalazła się w przyjętym przez rząd programie wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2030. Dyskusja wokół CPK często zamienia się w dyskusję o polityce. Wszyscy kojarzą ten projekt jako pisowski, ale warto wiedzieć, że nie jest to pomysł, który narodził się kilka lat temu. Koncepcja lotniska centralnego, które zastąpi Okęcie, liczy sobie ponad 50 lat i zrodziła się już w czasach Edwarda Gierka. Pomysł nie umarł jednak wraz z końcem PRL. Od 2003 roku poszczególne gabinety regularnie pochylały się nad tematem hubu lotniczego w sercu kraju, wydając pieniądze na przekrojowe raporty, zalecenia, kosztorysy i organizując grupy robocze. Tak było w 2008, tak było dwa lata później, tak było przez cały czas. Jednak bez względu na zmieniające się władze, konkluzja raportów zawsze była taka sama. CPK lub jak ktoś woli, CPL to jedyna możliwość rozwoju lotnictwa w Polsce. Tak jak zapowiedział Robert, to jest ogromna przyjemność przedstawić naszych dzisiejszych ekspertów yy, i naszych i Państwa, bo mam nadzieję, że Państwo docenicie to, że te osoby znalazły dla nas czas i zechciały debatować. Co nie jest takie całkiem oczywiste, o czym za chwilkę Robert. Pozwólcie Państwo, że najpierw przedstawię gości z prawej strony yy, Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Czołem, czołem. Dobry wieczór. Maciej Wilk, dyrektor operacyjny kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines. Były wiceprezes lotu. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Państwu. Szczególnie chcę podziękować i szczególnie chcę przywitać gości po mojej lewej stronie profesor Robert Tomanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wiceminister rozwoju pracy i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie profesorze. I profesor Maciej Kruszyna, Politechnika Wrocławska, wydział budownictwa lądowego i wodnego. I teraz muszę się Państwu wytłumaczyć, dlaczego jednych gości przywitałem nieco cieplej niż drugich. Nie dlatego, że o tych y, drugich myślę chłodniej, tylko dlatego, że tak jakoś nam się tutaj ustaliło, że po jednej stronie siedzą ci, kto, ci eksperci, którzy mają pewne wątpliwości, jakie konkretnie wątpliwości i czego dotyczące, to za chwilkę wyjaśnimy, a po prawej stronie siedzą ci, którzy tych wątpliwości albo nie mają, albo mają ich mniej. O tym też dzisiaj porozmawiamy. I i właśnie teraz może do Ciebie, Robert. No właśnie, bo tak się złożyło, że strasznie trudno było znaleźć umownie przeciwników CPK. To znaczy, oni są. Jest nawet cały zespół parlamentarny do spraw przeskalowanych inwestycji, między innymi CPK i przymusowych wywłaszeń. Tak się ten zespół parlamentarny nazywa, a w nim kilkunastu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Myśmy Zaproponowali udział w tej debacie bardzo wielu osobom. Zacznijmy od tego, że odmówił nam Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Odmówił nam w zasadzie cały zarząd CPK, nowy zarząd, do którego się zwróciliśmy z propozycją wystąpienia. Odmówił nam pan Filip Czernicki, obecny prezes, Andrzej Jalot, pan Dariusz Kuś. Przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółki nam odmówili. Nie chcieli wziąć, wziąć udziału również w naszej debacie e, politycy, którzy rządzą w tej chwili ministerstwem infrastruktury. Zaprosiliśmy Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, i jego zastępców, Arkadiusza Marchewkę, Pawła Gancarza, Piotra Malepszaka, Przemysława Koperskiego, nawet dyrektora generalnego. Jak wszystkich, to wszystkich. I tak się złożyło, że nikt z nich nie chciał przyjść. Proszę Państwa, rozmawialiśmy naprawdę z wieloma osobami. Ja rozmawiałem z politykami, którzy w czasie kampanii wyborczej mówili, że są przeciwnikami CPK, nikt z nich nie chce się publicznie wypadać. To zresztą nie jest chyba tylko nasz problem, mam wrażenie, bo w takich debatach, które gdzieś tam się zaczynały, też oni jakoś nie występują. No, nic. Proszę państwa, to czas zacząć naszą debatę. Mm. Tak jak się umówiliśmy, będzie dzisiaj dużo czasu. Będzie tego czasu na tyle sporo, żeby każdy z panów mógł spokojnie powiedzieć, dlaczego jest za, dlaczego jest przeciw. Natomiast jedną rzecz musimy sobie powiedzieć, choćbyśmy tu siedzieli do rana, to i tak tematu nie wyczerpiemy. Dlatego umówmy się, że to jest dopiero początek naszej debaty o centralnym porcie komunikacyjnym i wielkich inwestycjach. To dopiero pierwsza z takich debat, Będą następne. Mamy nadzieję, że przyjdą też y, oficjalni goście z rządu. To co? Teraz po mojej stronie coś mądrego do powiedzenia. Znaczy, najważniejsze, że jesteś. Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, to zaczniemy od tego, tak jak pro proponowałem naszym, y, naszym gościom. Y, jedno pytanie na początek dla każdego z Panów. Może zaczniemy tym razem od lewej. Dlaczego jest pan przeciw, albo dlaczego jest pan za, centralnym, za budową centralnego portu komunikacyjnego? Ten jeden najważniejszy powód, który, który przeważył, to zaczniemy od pana profesora Tomanka. Można powiedzieć w ten sposób, że ja mam wątpliwości i poważne wątpliwości. Zawsze je mam, kiedy jest duża, bardzo duża inwestycja realizowana ze środków publicznych, a argumenty, które do mnie docierają, nie przekonują mnie w stu procentach, żebym zgodził się, aby moje pieniądze podatnika na coś takiego przeznaczyć. Natomiast gdybyśmy popatrzyli już szczegółowo na sam projekt, to w moim przypadku największe wątpliwości budzi tak zwany komponent kolejowy. Czyli szprychy 2000 km linii. Mamy w Polsce 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych, z czego. 70% jest zelektryfikowane, a nie cała połowa dwutorowa. Mamy ogromne luki w gęstości w połączeniach, a Polska jest krajem policentrycznym. Mało tego, wozimy przede wszystkim towary, pociągi towarowe mają ogromne opóźnienia, bo muszą przepuszczać pociągi e, pasażerskie. I teraz jest pytanie, czy budowa 2000 magistrali e, kolejowych centralnie skupionych jak też prychy w tym CPK to jest najbardziej racjonalne rozwiązanie na tym etapie. I czy nie należy z tym poczekać, inaczej to zaprojektować, popatrzeć na sieć kolejową pod kątem jej rozwoju, żeby była bardziej efektywna i żeby była odporna. Centralne rozwiązania w ogóle budzą moje wątpliwości, bo w moim zdaniem są mało odporne. Ale to już byłby drugi argument, więc myślę, że to na późniejszy etap dyskusji. Tylko, żeby wyjaśnić, jak pan mówi, z tym poczekać, to pan ma na myśli cały projekt, łącznie z tym komponentem lotniczym? Czy lotniczy nie budzi pana wątpliwości, a to z tym poczekać? To Lotniczy o też budzi wątpliwości, natomiast specjaliści od lotnictwa, ja się lotnictwem bezpośrednio nie zajmuję, zgłaszają mnóstwo argumentów dotyczących obsługi aglomeracji Warszawy. Natomiast jeżeli już ktoś mówi o tym, że ma to być port transkontynentalny, hub międzynarodowy, to tu mam poważne wątpliwości. Rozumiem. Za, za chwilkę myślę, że będzie na pewno będzie okazja do tego, żeby gdzieś wejść w to głębiej. Panie profesorze, pan profesor Maciej Kruszyna. Tak, ja w ferworze wprowadzenia nie zdążyłem się przywitać, także oczywiście witam. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkich widzów zgromadzonych również po drugiej stronie ekranu. Natomiast tu tutaj w odpowiedzi na, na postawione pytanie, oczywiście to, to, to nie jest nigdy zero-jedynkowo, tak, także to, to nie można być tak zupełnie za czy zupełnie przeciw, ale to może w toku dyskusji jeszcze będzie czas na więcej szczegółów. Skoro Panowie prosiliście o jakiś taki jeden wprowadzający wprowadzający element czy, czy obiekcje, to podobnie jak profesor Tomanek, tutaj dla mnie największym problemem jest to, ten centralizm i to wprowadzenie, budowa i kreowanie wielkiego lotniska w środku, tak jakby w domyśle dla całej Polski, a może nawet i nie tylko dla całej Polski, a również i Prowadzenie wszystkich linii kolejowych centrycznie właśnie do tego jednego punktu. I można też, przynajmniej moją obiekcję też budzi to, że w zasadzie od samego początku, mom od momentu formułowania koncepcji przedstawione było to jako jedyne słuszne rozwiązanie. W zasadzie nie mieliśmy innych opcji do, do porównania, do rozważenia. Jako pakiet, I, tak? I tak, rozumiem? znaczy jako, jako, jako warianty chociażby, tak? Inne wizje co do tego. I, i, i teraz y, y, trudno jest orzec, czy te zalety, które są formułowane dla tego rozwiązania, nie byłyby zdyskontowane przez zalety innych rozwiązań, prawda? No może na początku to ty. Tomasz Żubleski. Jak ma być jedna rzecz, no to pewnie takie cywilizacyjne pchnięcie. Ale dla mnie jest inna rzecz fascynująca. To, że tu siedzimy, to jest bardzo ciekawe i poświęcamy w takich godzinach wysokiej oglądalności temu, ale to, co wszystko się dzieje w internecie, wzmożenie społeczne tematem, który dotyczy lotniska. W 2019, kiedy najwięcej ludzi latało, to średnio na Polak statystycznie raz jeden wsiadł do samolotu. A więcej podpisuje wszelkich umów, petycji, niż czegokolwiek, a to jednak wzbudziło takie wzmożenie. Jeszcze niedawno mieliśmy wybory i wszyscy żeśmy mówili, że tak no, ten naród to takie gałgany, co tylko czekają na jakieś dotacje do pensji, do pracy, do niepracy, do dzieci, do emerytur. Chce wrzucić im do garnka i kto więcej wrzuci, na nich będą głosować. I nagle całe społeczeństwo zaczyna dyskutować o technikaliach i o lotnisku. Dla mnie to, to jest fenomen, sam sobie. My nie rozmawiamy o tym, czy ktoś dostał dość socjalnej pomocy, czy nie, tylko rozmawiamy o przyszłości. Uważam, że jest to fantastyczne doświadczenie, że gdzieś przełamaliśmy w Polsce jako naród taką mentalną przynajmniej pułapkę średniego rozwoju i zaczynamy myśleć coś więcej o przyszłości. Gdzie ta Polska ma być? Jesteśmy w trudnym otoczeniu, bo polskie takie proste możliwości wzrostu gospodarczego i rozwoju zaczynają się kończyć mamy problemy demograficzne społeczeństwo się starzeje ceny energii to wszy wojna za naszą granicą a jednak myślimy dalej jak się rozwijać i Mówię o takim pchnięciu cywilizacyjnym, ponieważ jesteśmy w otoczeniu Unii Europejskiej Europy, która też przeżywa swój kryzys. Tak? Już nie mówię nawet o Niemcach, żeby się na tym nie koncentrować, ale cała Europa kurczy się. W 2008 roku, kiedy zaczynaliśmy taką wspaniałą podróż dyrektyw Unii Europejskiej przez Europę, Polska stanowiła Polska, przepraszam, Unia Europejska stanowiła 90% PKB. Stanów Zjednoczonych, gdzie jest 50%. I w zasadzie, jaki wskaźnik nie, wejdzie, nie weźmiemy, Europa się kurczy i zapada się w sobie. Pensje spadają. Moim zdaniem Polska dla tego starca europejskiego, który głównie będzie importował i kupował i będzie pilnował swojego wolnego czasu, będzie bardzo istotnym takim punktem strategicznym, jeżeli stworzy odpowiednią infrastrukturę i na tym może zbudować swoją taką maszynę napędową cywilizacyjną na następne 20 lat. Maciej Wilk, ostatni z naszych ekspertów. Proszę Państwa, Polska wykonała nieprawdopodobny, bezprecedensowy skok gospodarczy, skok rozwojowy od czasu przemian ustrojowych. Teraz przed nami jest kolejne wyzwanie, żeby wykonać kolejny skok, żeby właśnie nie ugrzęznąć w tej pułapce średniego dochodu i bycia montownią europejską, tylko żeby wykonać kolejny żabi skok, albo tygrysi i dołączyć do, do grona G20, a może nawet i więcej. Taka zdecydowanie powinna być nasza ambicja. Ja te przemiany ostatnich 30 lat, to pierwszą dekadę oglądałem z perspektywy ucznia szkoły podstawowej, a następnie liceum i studiów. Natomiast tą ostatnią dekadę, uważam, dołożyłem swoją cegiełkę poprzez pracę w locie. I mogę tutaj zaświadczyć, że to, czego Polsce dramatycznie brakuje w tym momencie, żeby właśnie wykonać ten żabiskok kolejny, to jest łączność lotnicza ze światem. Bo mamy tą łączność, owszem, zapewnianą tak przez lot, jak i inne linie pełnowymiarowe, jak i, jak i low costy. Natomiast jeżeli spojrzymy na ranking, jak się plasujemy jako kraj w zakresie łączności lotniczej, to jesteśmy w Europie trzeci od końca. Za, przepraszam, czwarty od końca. Za, przed Rumunią, Słowacją i Słowenią. Więc śmiem twierdzić, że mamy tutaj bardzo dużo nadrobienia, a łączność lotnicza to jest dźwignia handlu, inwestycji, turystyki. Wymiany kulturowej, naukowej, no, same korzyści niesie ze sobą. Żeby to poprzeć jakimiś liczbami, proszę Państwa, to będąc w locie w roku 2016, 2017, 2018 otwieraliśmy szereg połączeń do, dalekiego zasięgu. Wzmacnialiśmy połączenia do Ameryki, otwieraliśmy Indię, Koreę, Japonię. No i na przykład, jeżeli popatrzymy, jak wzrósł eksport Polski do, do tych krajów. Między 2015 a 2022 to mamy tak, Indie plus 140%, Japonia plus 55%, Korea plus 83%, Stany Zjednoczone plus 123%, eksport prawda, Polski w tamtą stronę. Jeżeli mówimy o przyciąganiu inwestycji do Polski, to najlepszy przykład to jest połączenie do Seulu, do Korei Południowej, że mieliśmy napływ kapitału z Korei w 2015 roku 4 miliony dolarów, a następnie to w ciągu paru lat rosło do 2,1 miliarda. I to jeszcze przed tymi wszystkimi inwestycjami militarnymi, o których teraz tak głośno. Więc to pokazuje, jakie to jest ważne gospodarczo, jako taka dźwignia, dźwignia rozwoju. Myślę, że tak kończąc, chyba wszyscy zgodzimy się tutaj, że infrastruktura to jest taki kręgosłup gospodarki. Tak? I ja stwierdzam, stawiam tezę, że jesteśmy cały czas, mamy bardzo dużo do nadrobienia. Zbudowaliśmy drogi, owszem, ale też nie wszystkie, i jeszcze mamy tutaj do nadrobienia trochę. Z koleją jest dramat. I przecież tutaj to się. Tu, ma, tu widzimy mapę zaborów jeszcze przecież na mapie, na mapie kolejowej. Na lotniskach zrobiliśmy postęp, ale dotarliśmy do ściany z naszym hubem i musimy po prostu zbudować nowy hub, żeby móc się rozwijać. No dobra, to jeżeli teraz tak, skoro pan to wywołał, że to jest kręgosłup, to wszedł pan akurat w ten obszar, który. Jest szczególnie bliski mojemu sercu, czyli nauka i człowiek. Ludzie mają nie tylko kręgosłup, ale też mają układ nerwowy, układ krwionośny i rzeczywiście te analogie z człowiekiem i z tymi różnymi układami się świetnie składają. Po to, żeby człowiek żył, musi mieć wszystko po kolei. Jak jeżeli pozbawimy go czegoś, to przestaje to wszystko działać. Z gospodarką jest podobnie. Myślę sobie, że CPK to jest tak wiele różnych elementów, że jeżeli zaczniemy je omawiać wszystkie gromadnie, to do niczego nie dojdziemy, bo będziemy mówili o różnych rzeczach. Zacznijmy od konkretnej jednej. Panowie zaczęli od kolei, zacznijmy od kolei. Jeżeli mówimy o CPK, to to jest lotnisko, to to jest hub kolejowy i to jest. I to są inwestycje drogowe. Zacznijmy od tej kolei, bo wydaje mi się, że to wywołuje najwięcej emocji. Ja bardzo poproszę reżyserkę o to, żeby pokazała mapę Polski właśnie z tymi szprychami, bo to jest dość ciekawe o właśnie. To jest mapa Polski, oczywiście na tej mapie nie są zaznaczone wszystkie połączenia kolejowe, są zaznaczone te, które miałyby powstać, te szprychy właśnie, które miałyby powstać w ramach Budowy CPK, w ramach budowy tego całego hubu, i to one generują gro kosztów. A profesor Tomanek ma wątpliwość. Szkoda, że nie mamy jeszcze jednej mapy, którą ja pokazuję studentom. To jest mapa dróg szybkiego ruchu w Polsce. Ona wygląda zupełnie inaczej niż ta mapa. To jest mapa, która obsługuje różne regiony. Jest bardzo taka poszatkowana, bo tak jak powiedziałem, Polska jest krajem policentrycznym. I chcę powiedzieć w ten sposób. Ten układ, który się pojawił na ekranie, moim zdaniem, on nie zapewni wzrostu przewozów pasażerskich na kolejach. My potrzebujemy dużej ilości przewozów regionalnych. Nie wiem, czy my, panowie wiecie, że Polska jest w tej chwili na drugim miejscu w Unii Europejskiej. To nie z powodu bogactwa, tylko z powodu ubóstwa komunikacyjnego, jeżeli chodzi o liczbę samochodów na tysiąc mieszkańców. A najgorzej jest w powiatach, które nie mają kolei, nie mają transportu publicznego. To jest ogromne pole Wykluczenia komunikacyjnego. I jeśli mówimy o kierowaniu środków publicznych, to ja bym postawił tezę, że dla rozwoju przewozów kolejowych ważniejsze jest na przykład zbudowanie kolei miejskiej czy podmiejskiej albo uzupełnienie pewnych łączników, a niekoniecznie budowa kolei dużych prędkości, która będzie łączyła ośrodki miejskie z CPK. Okej, okay, tylko to jest to, o czym ja wspomniałem, specjalnie o tym wspomniałem wtedy, kiedy mapa była pokazywana. Y to nie są wszystkie połączenia kolejowe. Jasne. Wiadomo, więc to są te nowe. Czy to nie jest tak, panie profesorze, że pan postuluje budowę połączeń pomiędzy miastami w inny sposób niż te pokazane tutaj? Ale tak naprawdę te połączenia już są, tylko po prostu ludzie tymi pociągami nie jeżdżą. Ludzie nie jeżdżą pociągami z wielu powodów w Polsce. Między innymi dlatego, że stan sieci kolejowej powoduje bardzo niskie prędkości. Pomijam już kwestię obsługi. Yy, taki kolejny fakt. Na Ukrainie jest wojna. Yy, w czasie wojny na Ukrainie są znacznie wyższe wskaźniki punktualności niż w Polsce, gdzie wojny nie ma. Yy, to się to bierze... ma być, Przepraszam, panie profesorze, czy to jest argument, żeby nie budować kolei? Nie, to, że to nie jest argument, żeby nie budować kolei. Nie punktu... Tylko to jest argument, żeby dokładnie przyjrzeć się mapie szprych kolejowych i być może z niektórych z nich zrezygnować, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, że ten port nie będzie hubem transkontynentalnym. I żeby zastanowić się, i myślę, że to jest do zrobienia, czy niektóre propozycje szprych nie mogą być zastąpione łącznikami, które uzupełnią istniejące linie. Że cały koncept, i ta idea jest kompatybilna, z tymi liniami kolejowymi. Znaczy, rzeczywiście chodzi o to, żeby, jeżeli to ma być zarówno przesył towarowy, jak i przesył, e, przejazd osobowy, to wszystkie miasta muszą czuć się bezpiecznie połączone z tym hubem. Tak? E, przy okazji oczywiście on będzie pełnił inne role. Pan ma oczywiście, szczerze, rację, że taka niewydolność administracyjno-polityczna w Polsce zabiła już wiele projektów. I rozumiem ten realizm, że musimy brać pod uwagę to, że politycy sobie z tym nie poradzą. I dlatego też rozumiem polityków, którzy tak boją się podchodzić do tego, bo wiedzą, że sobie z tym nie poradzą. Politycy znacznie lepiej zarządzają czymś, co nie działa. Mamy 430 spółek Skarbu Państwa, z których właściwie ponad połowa jest w likwidacji i funkcjonują genialnie, jeżeli chodzi o polityków, bo nic nie trzeba robić. Tak, tak samo, jeżeli chodzi o koleje. Mamy mnóstwo projektów, które cały czas się pojawiają i są niewykonalne. My mówimy tutaj o pewnej zmianie cywilizacyjnej, o skoku, który chcemy wykonać. Ja nie twierdzę, że politycy, tak jak dzisiaj funkcjonują, są w stanie to zrobić jutro. Nie twierdzę, że bez zmiany mentalnej w klasie politycznej i urzędniczej jesteśmy to w stanie zrobić. To jest wyzwanie, ale musimy sobie zadać inne pytanie do tych wszystkich, którzy są w internecie. Czy dalej chcemy? Tak samo działać, żeby wszystko, żebyśmy tylko byli w marzeniach i opowieściach. Ile razy widzieliśmy piękne wizualizacje jakichś projektów, które nigdy nie doszły. Nawet kiedyś z kolegą, żeśmy zrobili sobie mapę wszystkich wizualizacji wokół pałacu Kultury. Chyba z 80 było. Żadna nie została zrealizowana, ta, która jest realizowana, nigdy nie była wizualizowana. No, jeżeli tak dalej będziemy jeździć, to rzeczywiście zostaniemy jako kraj zmarginalizowany. Panie, panie prezesie, czy ja to dobrze rozumiem? Czy pan, yy, bo, bo, bo może czegoś tu nie złapałem. Pan postuluje, żeby w ogóle nie zwracać uwagi na te wizualizacje, tylko po prostu budować? Nie, czy... nie, nie. Ja tylko mówię, że jeżeli nie będziemy realizować tych projektów, to z niczym sobie nie poradzimy. Okay. To także z tymi kolejami, bo cały czas mamy kryzys. A to PKS-ów, a to kryzys mniejszych kolei, i dalej są rozwiązane. To nie jest tak, że tamte problemy żeśmy rozwiązali, bo o tych połączeniach wokół miejskich mówimy od lat i dalej to grzęźnie. Tak, to może adwokatem, bo, mhm. bo, bo ja tu ogólnie mam taki problem, bo pan poseł Tomanek dość podobne do moich poglądy prezentuje i w sytuacji, kiedy już zdąży się wypowiedzieć. To. <grym> To nie bardzo mi zostaje, co, co, co dopowiadać. W związku z tym może postaram się trochę tak wtrącać, niezbyt grzecznie, z, z, z paroma słowami, ale może jeszcze też odnośnie trochę tych wcześniejszych wątków, bo panowie tu mówicie o tym skoku, czy tam żabim, czy jakimkolwiek cywilizacyjnym, ale żeby nam nie wyszedł z tego tak zwany wielki skok, bo, bo z tym się kojarzą trochę, trochę poważniejsze konsekwencje. I tu, tu trzeba dość, dość uważnie spojrzeć na to, dla kogo my chcemy ten skok zrobić i komu ten program dedykować. I ten wątek lokalny jakby węzłów, podróży lokalnych jest, jest, jest bardzo ważny. Proszę Państwa, około 80% podróży koleją się odbywa w ramach węzłów, w ramach lokalnych struktur, w regionach. Ale może... Podróże, tego, daleko, profesorze... momencik, podróże dalekobieżne to jest 20%, prawda? I tu, 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 tu pewnie uprzedzając Pana pytanie, spodziewam <laughs> się o co będzie chodzić. Może dlatego, że jest słaba jakość, prawda? Tych może dlatego, nie, że właśnie nie ma. To nie dlatego. No właśnie, to hmm. Dlatego 80% jest lokalnych wykonywanych podróży, dlatego, że my jeździmy do nauki, do pracy, w celach zakupowych, rozrywkowych, ale nie I mało kto, zwrócić uwagę mało się zwiększyła zwiększyła. Mało kto często jeździ w dystansach typu wrocław, Warszawa, no, może parę razy w roku, może nawet w ogóle. Natomiast codziennie mnóstwo ludzi podróżuje w ramach, w ramach swoich, swoich miejsc zamieszkania, pracy i nauki, tak jak powiedziałem. I teraz Dopóki... Jeśli my diagnozujemy, że kolej jest w kiepskim stanie, bo jest i to tak. się wszyscy zgodzą, nie będzie tutaj żadnych wątpliwości i chcemy poprawić sytuację na kolei, to 80% środków i energii powinno pójść w te regiony i w rozwiązanie węzłów, w koleje lokalne, a jedynie 20% w połączenia dalekobieżne. I stąd program tych szprych budzi również moje poważne obiekcje, chociażby tej natury, że no, my będziemy duży, dużą energię w to wkładać, duże pieniądze również, a osiągniemy tylko jakby efekt dla nielicznych. Trochę idąc za pańskim argumentem. Większość środków powinna pójść i w pierwszej kolejności, już, już kończę, w pierwszej kolejności pójść na te koleje lokalne, na rozwiązywanie węzłów i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o połączeniach dalekobieżnych. Pan, pan wie, że te środki I... idą cały czas. Nie, Od pięćdziesięciu lat idą ogromne Środki na nawet, nawet mógłbym powiedzieć krótko, że właśnie projekt CPK bardzo wiele złego zrobił w tym kontekście, że pojawiło się w tym momencie dwóch inwestorów dla rozwoju sieci kolejowej. Prawdopodobnie dlatego, że uważano, że PLK sobie nie daje rady i stworzono w ramach spółki CPK komponent kolejowy, który uważam, że powinien być wyprowadzony z tego, z tego, z tego tworu, bo to jest zupełnie inna sprawa i powinna być zintegrowana jedna agencja, która będzie się zajmować rozwojem kolei w Polsce, ale to. Może nie rozwijają. Ja, tylko jedną rzecz. Idąc za pańskim jeszcze argumentem. Jest ja tylko jedną rzecz do, do jeszcze, pańskiego argumentu. Bo jeszcze, jeszcze nie skończyłem. Tam, gdzie Chodzi masz ma pan połączenia. CPK, pan, nie, przepraszam bardzo. To może zróbmy tak. Pan profesor Skończę jeszcze jedno, jedno zdanie. Jedno zdanie, okay. i później pan, pan profesor. Przepraszam, bo ale bo padł taki zarzut, że, 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 że czemu CPK, właśnie. Znaczy, ja sformułowałem taką myśl, że CPK trochę szkodzi temu rozwojowi kolei. Chodzi o to, mamy przykłady takie na przykład, że. W, w łodzi Redkinia powstała stacja kolejowa za dziesiątki milionów złotych, a teraz CPK to chce zburzyć, bo po prostu pasuje, nie pasuje tamta stoi stacja puszta. do ich koncepcji. Stacja, która stoi pusta, jest nieużywana. Ale to jest zła alokacja środków. W, naszej księdze w ramach węzła wrocławskiego się nic nie dzieje, miejscu. dlatego że nie ma pieniędzy na rozwój nie, tego węzła i wstrzymane zostały prace projektowe. Również dotyczy to węzła na przykład czy podejścia kolejowego do Gdyni. Na razie tyle. Dworzec w Łodzi jest genialnym przykładem marnotrawienia pieniędzy przez lata właśnie lokalizacji. On został zainwestowany w złym miejscu, nie ma tam pociągów, nie ma pasażerów. Jeżeli chodzi natomiast o linie, które zostały na przykład jak Intercity doinwestowane i funkcjonują, to one nie tylko zwiększyły ogromnie ilość pasażerów, ale także i biznes i w Krakowie, i w Warszawie, i we Wrocławiu. Tam, gdzie powstały autostrady łączące dwa miasta, choćby Warszawa i Łódź, ale wszystkie inne, także mamy znacznie więcej ludzi przemieszczających się. Nowe biznesy, które są tworzone w ramach. Także trudno nam powiedzieć, że ludzie kręcą się w kółko wokół Miasta, bo kręcą się tam, gdzie mogą jeździć. Proszę Państwa, ja kolejarzem oczywiście nie jestem i tutaj nie aspiruję w ogóle do takich tytułów. Natomiast chciałbym przedstawić kilka jakby takich ogólnych myśli w tej kwestii. Po pierwsze, bardzo często pojawia się w debacie stwierdzenie, że na siłę są też prychy dociągane i do lotniska, żeby tylko przepuścić wszystko przez lotnisko. To jest fundamentalnie błędne stwierdzenie, gdyż to lotnisko zostało umiejscowione na osi, Przyszłej kolei KDP między Warszawa a Łodzią z rozwidleniem dalej na Wrocław i Poznań, jak również przy skrzyżowaniu potencjalnym CMK i jej przedłużeniem na, na północ. To nie jakby lotnisko determinowało, jak te szprychy mają chodzić, tylko lotnisko zostało umiejscowione w optymalnym miejscu tak, żeby było faktycznie portem intermodalnym. To jest raz. Po pierwsze, po, po drugie, chciałbym powiedzieć, że uważam, że mało jest w ramach tych szprych w projekcie CPK takich projektów. Nowych. Przecież te 10 projektów to nie są nowe y, 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 projekty w większości. Jest jeden fundamentalny nowy projekt, który powinien być zrealizowany, zaczęty, realizacja. 15 lat temu. Chodzi o Y oczywiście duży, dużych prędkości. Trochę przy tym robiłem jeszcze za czasów swoich konsultingowych i nie rozumiem dlaczego ten projekt nie został uruchomiony w roku 2012 czy którymś. Powinno to było zrobić. To teraz nadrabiamy zaległości i skutki błędnych decyzji, które, które były podjęte jakiś czas temu. Dodatkowo Zobaczmy w ogóle, jaki jest ten program wieloletni tego, tego projektu. No de facto lata 2024-2030 to jest tylko ten Y. A chyba, no, no nie wierzę, że przy, przy tym stole będziemy się różnić co do opinii, że, że Y jest potrzebny i powinien dawno już, już powstać. Czy mógłby pan powiedzieć w trzech słowach, czym jest Y? Bo wydaje mi się, że nie wszyscy mogą Dolej mieć świadomość. Dużych prędkości, łączący Warszawę z Łodzią i dalej rozwidlający się na Poznań i Wrocław. Czyli wreszcie zatarcie skutków rozbiorów Polski, że nie ma dobrego połączenia kolejowego między Warszawą a Wrocławiem. No, teraz stawianie tezy, że jeszcze zatrzymajmy się, podyskutujmy, czy to ma sens, no, no we mnie się krew burzy, bo przecież to, to powinny być rzeczy już zrealizowane dawno temu. Bardzo dużo z tych projektów szprych to są de facto modernizacje istniejących linii albo ewentualnie jakieś łączniki. I takim dobrym łącznikiem to może być na przykład, tam jest Krosno z Sanokiem chyba jest taka, taka, taka nitka, krótka, krótka relatywnie, ale łącząca dwa miasta i, i, i usprawniające dostanie się do tego miejsca w Polsce. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ten aspekt lokalny, no to tam są przecież też na przykład y, projekty połączenia Krakowa z Katowicami, nową linią kolejową, więc ten aspekt lokalny też jest ujęty w jakiś sposób w ramach, w ramach tych szprych, a jeżeli już mówimy o tych nowych kolejach, to nowe tory kolejowe. Umożliwią właśnie prowadzenie starym trakiem kargo i przewozów lokalnych. Tak mi się wydaje. Jeśli to... będą takie prędkości, które są projektowane, to to będzie niemożliwe. Po prostu linie kolejowe, które są do dużych prędkości, ponad 300 km, to są linie, które nie mogą przenosić pociągów kargo, bo po prostu te pociągi zniszczą te, tą linię, nie będzie możliwa taka prędkość. Panie Proszę zwrócić uwagę, że km są projektowane te. te Jeżeli 250, to prawdopodobnie tak, ale pierwotnie Y był projektowany na ponad 300. Z tego co pamiętam. Tylko, że to zdaje się zmieniono i dołożono też więcej stacji po drodze. To znaczy, bo to pierwotny pomysł, o ile ja z kolei dobrze pamiętam, ale tu chyba się nie mylę, był taki, żeby między Wrocławiem a Warszawą pociąg się nie zatrzymywał. No i zdecydowano, że one jednak powinny się zatrzymywać, bo te stacje lokalne no, będą przeciwdziałać choćby wykluczeniu komunikacyjnemu. Z prędkością jest duży problem, ponieważ y, jest tak zwany parametr prędkości projektowej i na przykład większość odcinków tego Y, właśnie, o których mówimy, czyli w szczególności od Łodzi do Wrocławia, jest projektowana na prędkość 350 km na godzinę. Tak zwana geometria. Ale w geometrii jest bardzo duży problem, ponieważ ta geometria rzutuje na to, jak w planie i jak w kontekście na przykład miejscowo terenów środowiskowo cennych, będzie ta linia przeprowadzona. Rzucę tylko drobny przykład. Jeśli linia jest projektowana na prędkość 200 km godzinę, to tak zwane minimalne promienie łuków, skrętów są rzędu mniej niż 3 km. Natomiast jeśli zwiększamy tę prędkość projektową, to nam się to drastycznie powiększa i na przykład przy prędkości 350 km godzinę mamy już łuki ponad 8, czy w przedziale 8 kilometrów. I to później rzutuje w ten sposób, że ta linia bardzo drastycznie wchodzi nam w tereny, w szczególności tereny dookoła miejscowości, i rodzi potężne konflikty, konflikty społeczne i problemy tego typu, że przeprowadzamy liczne wyburzenia, w, 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 ale pan, Pani Profesor. No ja produkcji. chciałem ten, tę rozmowę tutaj mm. skierować na, na ten tor, bo Pan mm. używa argumentu ekologicznego, ale czy właśnie rozwój kolei nie jest tym, co no jest właśnie uważane za argument proekologiczny. Tak, nie tylko... będziemy jeździć własnymi samochodami i kopcić nimi bez względu na to, czy... To nie jest kwestia ekologiczna, to jest kwestia społeczna. I ekonomiczna, bo te łuki, o których pan profesor mówi, bo ja nie jestem inżynierem i tu dziękuję za wsparcie, to właśnie jest kwestia projektowania, dlatego jest tyle pro protestów. Jeżeli zakładamy bardzo duże prędkości, to po pierwsze jest pytanie, czy one nam są potrzebne, tak? O ile się skróci czas przejazdu, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, że pociągi zatrzymują się na stacjach. Jest potrzebne hamowanie, Potrzebne jest ruszanie. Więc tu są szczegóły. Bo y, problem właśnie tkwi w szczegółach, który może, które mogą podnosić niebotycznie wartość inwestycji, i mało tego jeszcze powodować mnóstwo y, m, krytyki. No, dlaczego jest tyle protestów przeciwko szprychom? Ludzie protestują przede wszystkim w baranowie z powodu wywłaszczeń i przeciwko szprychom, to jest główna linia protestów społecznych. My, w myślę sobie, że nie powinniśmy naszej dyskusji tak bardzo. W w tej dyskusji wchodzić w szczegóły tak, jak gdyby to była konferencja naukowa, czy konferencja inżynierów kolejnictwa. Ja nie twierdzę, że to jest nieważne, tak? Chciałbym jadąc pociągiem, żeby on nie wypadł na zakręcie. Rozumiem, że musi być większy łuk. Chodzi mi tylko o to, żeby to nam nie przysłoniło ogólnej dyskusji. I teraz to moje pytanie jest takie, czy po, pozwólcie, że tak chwilowo jak gdyby podsumuję. Rozumiem, że teza pana Wilka jest taka, że z tymi szprychami to nie przesadzajmy, ponieważ większość z nich już istnieje, tylko tylko je trzeba przemodernizować. Tam, gdzie trzeba wybudować nowe tory, to te stare tory mogą służyć i odetkają... dla i tak, lokalnych. Dokładnie. i tak dalej. Z kolei panowie mówicie tak. Te szprychy, one są niepotrzebnym wydatkiem, ponieważ nawet wydając pieniądze na kolej, dużo lepiej te pieniądze wydać na lokalne węzły, ponieważ tam jest główny ruch. Czy ja coś tutaj. Nie, to nie chodzi o to, żeby negować potrzebę kreowania nowych połączeń, na przykład z Wrocławia do Warszawy poprzez te pośrednie miejscowości, bo chociażby ja osobiście jestem tym zainteresowany. Dzisiaj jechałem około 5 godzin, prawda? Pociągiem do Warszawy. Natomiast, natomiast kwestia właśnie tych. Detali technicznych o tyle jest ważna, że ona pokazuje, że to, co kiedyś stworzono jako koncepcję, później Pan przekuto. No tak, koncepcji CPK generalnie, w, w ramach których są szprychy, prawda? Później przekuto to na program wdrażający, który ma mnóstwo szczegółów detali, i już postępują pewne prace projektowe, to ma i rodzi to w środowisku fachowców, dużo, dużo problemów, dużo jest zastrzeżeń co do właśnie tych detali. I teraz, jeśli będziemy podważać te detale i to zasadnie, to może, musimy się. Jednak jednak niestety cofnąć do tego etapu koncepcji i przemodelować całą ideę, Ale o której tutaj generalnie się, rozmawiamy, że, nie wchodząc w szczegóły. Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy jest na to czas, no bo pozwolę sobie powtórzyć. No, do perspektywie 2030 de facto mówimy tylko o Y, jakichś modernizacjach na istniejących drogach kolejowych. Ja zgadzam się, że jeżeli są opinie ekspertów, które mówią, że, że gdzieś są jakieś techniczne aspekty tych projektowanych tras innych, nowych, to myślę, że jest spokojnie czas, żeby się tym zająć, przedyskutować i, i zrobić. Natomiast no, chciałbym też od pana usłyszeć, czy ma Pan jakieś zasadnicze wątpliwości wobec projektu Y do, do Wrocławia? No mogę do za Wrocławia. chwilę trochę o tym powiedzieć, to, to natomiast są... tu się z panem też zgodzę, bo, bo to też nie jest, że jestem na przykład przeciw, tylko jestem na przykład przeciw zbyt dużemu tempu na przykład, tak? I jeśli się zgodzimy co do tego, że trzeba rewizji poddać pewne elementy tego CPK, to my nie jesteśmy, czy ja osobiście w tym momencie nie jestem generalnie przeciw. Tak? Tylko niekoniecznie w tym harmonogramie, który jest określony. Ale czy również do Y. No, bo tak, to wiecie, już jak powiem Mam pytanie jakieś do temu. pana, przepraszam, że tak się wtrącam. To nie jest złośliwe pytanie, no bo mówi pan, że tylko Y, no ale to. Yy, ja nie czytałem dokładnie wieloletniego planu rządowego. Tam jest, 155. Tam jest 155 miliardów, to jest do roku 2030. Na komponent lotniczy ma pójść 67, czyli cała reszta idzie na koleje. To co, to wszystko idzie na tego Y? Panowie, ale ja, ja mam jeden problem tutaj. Nie, ja, że, że my rozmawiamy, to także przenosi się na wystąpienie premiera i polityków. Za każdym razem, kiedy pojawia się dyskusja, czy ma być ten port, czy nie ma być, schodzimy na bardzo ważne prawdopodobnie techniczne kwestie, które są ważne i tak. Mówił pan Wilk, znaczy, pewnie powinniśmy je siąść i rozwiązywać, jeżeli one są zasadne, a zwłaszcza w grupie ekspertów. Nie wiem, jak to się dzieje, że najpierw mówimy, że CPK jest tak naprawdę co zasady potrzebne, że to cywilizacyjnie może być istotne, no ale potem te zakręty w pociągach spowodują, że nie zrobimy CPK. Ja nie, nie wiem, gdzie jest ten, to, ten, to przejście, ten moment gdzie zgadzamy się co do samej idei i co do samej wartości dla rozwoju gospodarczego i, i ten moment, w którym to robimy, a potem wchodzimy na szczegóły, które mają nam powiedzieć, że to jest nie da się. Proszę Państwa, jest jeden aspekt taki, który powinien skłonić nas mimo wszystko do pewnego pośpiechu, przynajmniej w zakresie tej, tego pierwszego etapu inwestycji. Proszę pamiętać, że, że jakoś tam w 26 czy 27 roku wchodzi ETS-2, który obejmie transport drogowy. My jako Polska jesteśmy w bardzo złej... Pewnie, co to A jest że ETS-2? Europejski system handlu emisjami do emisji CO2. W tym momencie transport drogowy nie jest objęty tym systemem, natomiast lotnictwo jest na przykład, czy cementownie i inne tego typu przemysłowe obiekty. Natomiast póki co transport drogowy nie jest objęty ETS-em, ale za tych kilka lat będzie, co spowoduje, że dramatycznie podrośnią koszty transportu drogowego. A my jesteśmy strasznie zapóźnieni, jeśli chodzi o kolej. Powinniśmy dążyć do tego i Umożliwiać transport większej ilości ludzi i ładunków koleją. No a w tym momencie, z połączeniem Wrocław-Warszawa, Wrocław, to jest tak, jak pan, jak pan profesor powiedział. I, I jeszcze raz chciałbym wrócić, że te 155 miliardów, od, odpowiadając na pana pytanie, 56 to jest lotnisko, 46 lotnisko, 10 infrastruktura towarzysząca lotnisku, około 110 to jest faktycznie kolej, z czego gro to jest Y. Cała ta reszta inwestycji kolejowych jest de facto przesunięta na dekadę następną, 2030 i dalej. Um, więc w tym momencie de facto dyskutujemy, czy? czy budować Y czy nie budować. To może o tym Y jeszcze, bo, bo zostałem wy, wywołany do tablicy, czy mam coś przeciwko. To mam, owszem, ale za mowę. To, to, to może teraz, tak. bo my tak pomyśleliśmy z Robertem, żeby uporządkować trochę naszą dyskusję, żeby te wątki jednak pozostawiły w naszych głowach i Państwa głowach, no właśnie, żeby pozostały w jakimś porządku. Zamknijmy temat kolej. Ja mam jeszcze jedną rzecz do dodania, czy w zasadzie do zapytania, no. ale jeżeli pan, panie profesorze no to mógłby się Bardzo krótko y się poznam powiedzieć, dlatego, że tak. W mojej ocenie aktualna koncepcja trochę, znaczy nie w mojej ocenie, aktualna koncepcja tego połączenia od strony Warszawy przez Łódź i później z rozwinięciem na Wrocław i Poznań, to ona jest trochę inna niż ten Y, który był kiedyś klasycznie wcześniej, bo nam się te, 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 te ramiona tego Y w innym miejscu rozgałęziają. Aktualnie jest to w Sieradzu, a wcześniej była mowa o, o gdzieś okolicach Nowych Skalmierzyc, czyli ta, 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 ta taka dualna aglomeracja Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza. Ale to samo w sobie jest może nie najbardziej istotne. Natomiast teraz w Ocenie z tego całego komponentu to w zasadzie bezdyskusyjny jest tunel w Łodzi. Tak? Bo on jest, on, jest, on jest bardzo potrzebnym komponentem, który pozwoli do znacznie skrócić już, już sam w sobie całą, całe to połączenie. Tak? Natomiast właśnie obawą odnośnie parametrów przyjętych projektowych dla tych rozwiązań na Wrocław już za Łodzią i na Poznań jest zbyt duża prędkość projektowa, którą już wspomniałem, czyli te 350 km na godzinę. I Ale to prowadzi ma być. I... A panowie 250 Nie, proszę zobaczyć, momentu. bo ja akurat czytałem dokument wdrażający i tam jest wyraźnie wyspecyfikowane, na których odcinkach, czyli na przykład Sieradz tutaj w kierunku Wrocławia, tam są już rozbite na trzy odcinki, jest napisane wyraźnie 350 km na godzinę. To zarówno jest w decyzji Rady Ministrów jeszcze poprzedniego rządu, jak i w dokumencie wdrażającym, który dopiero co się pokazał, ale jeszcze w poprzedniej ekipy CPK. I teraz proszę Państwa, taka duża prędkość powoduje to, że się pojawiają na przykład 11-metrowe nasypy, tak? że się Pojawiają rozcięcia potężne, potężna, gargantuiczna infrastruktura, która no, nie, nie, ma, nie ma bata, że tak powiem, żeby nie szkodziła społecznościom i ludziom, tak? bo to się nie da uniknąć tych konfliktów. Jest sprawa, że to generuje większe koszty, ale przede wszystkim koszty społeczne i środowiskowe. Tak? I teraz w związku z tym y, 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 zmianą, że modyfikacją tego Y, że od Sieradza idziemy nieco innym korytarzem w kierunku Wrocławia, to jest też duży błąd moim zdaniem, ponieważ to jest korytarz, w którym nigdy nie było infrastruktury transportowej. Tak? I dobrym z kolei przykładem, który podpatrujemy na przykład w niemieckich kolejach jest to, że oni nowe linie kolejowe, których nie podważamy konieczności realizacji, oni starają się tak prowadzić, żeby wykorzystywać w miarę możliwości istniejącej infrastruktury, zarówno linie Kolejowe drogi ruchu szybkiego trochę się tak przyklejają do tego. Okay. I teraz, jeśli my wrócimy do tej starej. Pół minutki jeszcze do tej starej koncepcji rozdwojenia Y w okolicy Nowych Skalmierzyc i przeprowadzenia i wejścia w węzeł wrocławski zupełnie innym torem niż to jest dzisiaj przyjęte, to to jest pole do dyskusji, ale bardzo ważnej. Wtedy bo, mówisz, możemy, bo możemy, niechcący wykonać złą infrastrukturę, która będzie więcej, więcej kosztów i, i niedogodności generować niż korzyści. Ale panie, panie profesorze, to... bo teraz tak, panowie, żebyśmy właśnie rzeczywiście nie wchodzili, znaczy. Bo ja nie chcę nikogo naprawdę urazić. Ja bardzo cenię to, że ktoś ma taką wiedzę jak pan, panie profesorze i wie, jakie to są kąty, bo ja ostatecznie, jako yy, ten, który jeździ koleją i prawie tylko koleją, Yy, chciałbym tam się czuć bezpiecznie i to jest super. Ale co do zasady, nie rozmawiamy tutaj o kolei, tylko o dużym megaprojekcie, kolej, którym kolej jest tylko jednym z elementów. Co do zasady, jakkolwiek byśmy przerysowywali tę mapę, jeśli mogę prosić o tę mapę jeszcze raz, to by było super, łatwiej nam będzie sobie to wyobrazić, tą skalę. Co do zasady, gdyby panowie usiedli i teraz mieli przerysować jedną szprychę, czy drugą, czy domalować jeszcze coś pomiędzy szprychami. Co do zasady zgadzamy się, że kolej trzeba doinwestować. Absolutnie nie możemy sobie pozwolić, także w związku z wyzwaniami związanymi z europejskimi systemami ETS, o których pan Wilk przed chwilą wspomniał, nie możemy sobie pozwolić na to zapóźnienie, które mamy teraz. Musimy w związku z tym także budować nowe tory, nowe torowiska, czy w miejscu starych, czy obok starych, czy w polu szcz szczerym. Proszę mi wybaczyć, na ale tym nie etapie... Ale nie wszystkie to jest, do środka Polski, bo tu będą brakuje nie wielu połączeń. Ale co z do Poznania zasady, do Wrocławia, z Wrocławia do Krakowa, z jasne, Szczecina do Ale ja rozumiem do, tę mapę, panie profesorze, tak, że to nie jest yy, wyryte w kamieniu i to nie jest tak, że jak wybudujemy nie. te... Tak, ale to zamraża nam portfel inwestycyjny, chociażby nie mówiąc już o środkach, możliwościach realizacji budowy czy biur projektowych, zamraża właśnie w takim układzie, że rodzi poważną obiekcję, że nie będą inne, równie ważne linie, które wspomniałem, budowane. Tylko my żeśmy ich nie budowali, kiedy nie było CPK. Z Dobrze, powodów, ale powinniśmy rozumiem, ale zmodyfikować nie ten program w tym kierunku, żeby on nie był centryczny. Panowie, Czyli żeby nie wszystko jechało do środka, do, do lotniska które nie powinno takie duże być. Później mnie zamordujecie, ale jeśli nam tak dalej pójdzie, to nie zaczniemy... To o rano. Nie zaczniemy rozmawiać o, o transporcie lotniczym. Czy mogę słówko jeszcze o kolei? Tylko odrobinę, <grym> tak naturalnie. na zamknięcie. Jest takie pojęcie, którym się dosyć często posługuje. Analyzys paralizys. Czyli paraliż w związku z tendencją do ciągłego analizowania i dzielenia włosa na czworo. Panowie, ja ogromnie szanuję waszą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, ale twierdzę, że wolę mieć nieoptymalną linię do Wrocławia i do Poznania niż nie mieć jej wcale. Tak? A, a chrzanimy się z przeproszeniem z tym Y -kiem. od 15 lat, ta linia powinna dawno powstać. Mamy koszty alternatywne ponosimy każdego roku, że tej linii nie ma i wreszcie weźmy się do roboty. No nawet jeżeli coś będzie na 90% dobre, a nie w 100%. Ja mogę mamy. mówić przejście dla ciebie. Henry Heine taki był poeta niemiecki, kiedyś już na koniec jego kariery zapytali go dlaczego nie budujemy już takich pięknych katedr. A on mówi, bo dawniej ludzie mieli przekonania, a my teraz mamy opinię. To jest mniej więcej to. Panowie, w filmie Roberta Malinowskiego, który widzieliśmy na początku, pojawiło się takie zdanie. Proszę się nie gniewać. Nie o naszą wygodę chodzi w całym lotnisku. Chodzi głównie o pieniądze, chodzi o kargo. Polska jest średniej wielkości krajem europejskim i mamy 8% zdaje się ludności europejskiej. 8,4%. Tak. I mamy 1%. Europejskiego Rynku Cargo. 62%, jeśli te dane się nie zmieniły od zeszłego roku, 62% polskich towarów Cargo nie jest ekspediowanych przez polskie lotniska, tylko lotniska zagraniczne, głównie niemieckie. Głównie Lipsk. Głównie Lipsk. Tak, bo tam jest też, chat najbliższy. prawda? Tak no więc, ale to jest dobre pytanie. Panowie, i to jest pytanie do wszystkich oczywiście, czy to nie jest... Ostateczny argument, że powinniśmy z, no, zrobić coś, by zwiększyć przychody z kargo. A jeśli tak, to czy przez budowę CPK? Czy może możemy to w jakiś inny sposób osiągnąć? A czy CPK musi być jedno? Ja taką koncepcję spotkałem na Szkole Głównej Handlowej CPK sieciowego. Mamy lotniska w Polsce regionalne, które się bardzo dobrze rozwijają. Właśnie podano informację, że port w Pyżowicach będzie inwestował w tej chwili znacznie mniejsze pieniądze, około półtora miliarda złotych i rozwija swoją bazę. Jest świetnie przygotowany do obsługi cargo, przede wszystkim ze względu na to, że nie ma zakazów lotów w nocy. Poza tym jest świetna dostępność drogowa i już kolejowa. Natomiast odpowiadając skrótowo na pytanie dlaczego polskie kargo jest tak niskie, z dwóch powodów. Po pierwsze i to jest argument dla tych, którzy Będą mówili o rozbudowie na przykład CPK. Po pierwsze dlatego, że konkurencja, zwłaszcza Frankfurt, jest świetnie przygotowana do obsługi cargo. To są nieco inne technologie lotnicze według mojej wiedzy, ale jest jeszcze druga taka strukturalna kwestia. Cargo lotnicze dotyczy towarów wysoko przetworzonych. Potrzebuje go gospodarka i daje je gospodarka, która jest gospodarką wysokoproduktywną. A zatem zapotrzebowanie na kargo w Polsce jest w tej chwili niskie. Między innymi z powodu takiego, a nie innego stanu naszej gospodarki. To dlatego ale na to przykład... Ale to kargo przecież jest... Ono leci ono do Polski, wjeżdża, ale ląduje w Niemczech. Ono wjeżdża, i polska ale, gospodarka ono, potrzebuje tak, go. Tak, ale ono i tak jest mniejsze e, niż by było w przypadku takiej gospodarki jak gospodarka niemiecka. Dlatego, że ona jest bardziej produktywna. Natomiast ono wjeżdża do Frankfurtu, dlatego, że tam jest wszystko przygotowane na obsługę. Ma potoków cargo. A więzienie tego... Tylko to chyba jest, panie, chyba argument za tym, żeby właśnie stworzyć takie nowoczesne ale lotnisko, które będzie... musimy to robić w Baranowie. Tak, ale możemy z jakichś powodów nie, nie stworzyliśmy regionalne. w Pyżowicach do tej pory lotniska cargo. te potrzeby jest terminal, zawsze były. Jest no, ale nie są cargo. takie, które by zastąpiło Jest te terminal możliwości. cargo, natomiast przewoźnicy nie wykonują tych przewozów, dlatego że masa tego cargo, które jest zamawiane, jest stosunkowo mała. Maciej. Wiele firm na przykład sprowadza kargo właśnie w wyniku przewozu ciężarówkami, dlatego że to są firmy zagraniczne, mają swoje łańcuchy logistyczne, od lat lądowali i ich samoloty lądują rejsowe kargo we Frankfurcie i stamtąd dowożą te ładunki. To tutaj już wkraczamy na teren, na którym się pewniej czuję. To panowie, pierwsza rzecz to, to odnośnie technologii przewozu kargo w lotnictwie. Pewnie to dla wielu będzie zaskoczeniem, ale więcej niż połowa kargo globalnie jest przewożona nie frachtowcami jakimiś jest ogromnymi Anami 12 i innymi tego typu samolotami, tylko w samolotach pasażerskich. I pan, panie profesorze, jak sobie wleci z Warszawy lotem do Nowego Jorku, to ma pod stopami 40 ton kargo na każdym jednym połączeniu. I to powoduje, że Katowice, które są istotnym lotniskiem cargo w Polsce, bo przewożą jakieś 40 tysięcy ton cargo rocznie, są małe w porównaniu do lotniska Chopina, które przewozi 110 tysięcy ton. I te 110 tysięcy ton wyrabia głównie lot, jak również Katar czy Emiraty, które też latają szerokim kadłubem do, do Warszawy. Do Warszawy w tym momencie latają tylko dwa frachtowce dziennie. A jest to spowodowane głównie tym, że są to maszyny bardzo głośne i w Warszawie obowiązują ograniczenia środowiskowe nie pozwalające im operować w porze nocnej. Twierdzę, że. Wyniesienie lotniska warszawskiego poza stricte miasto, umożliwienie operowania temu lotnisku 24 godziny na dobę, jak również umożliwienie lotowi rozwój połączeń dalekodystansowych, no musi się przełożyć na radykalny wzrost cargo i. To nie wyklucza tego, co pan mówi, żeby raz na jakiś czas poleciało kargo do Szczecina, czy do Rzeszowa, czy, czy gdziekolwiek, ale no, nigdzie poza Warszawą, poza centralnym lotniskiem nie wytworzymy tej, tej masy krytycznej z beli kargo, czyli z no samolotów Jeśli można coś dodać, to problem kargo jest bardziej złożony, czy przewozu towarów, bo to nie jest tylko kwestia lotniska, tego hubu, czy nawet większej liczby lotnisk, ale właśnie takiego systemu multimodalnego, tak? I chodzi o to, że te, te towary nie, nie, nie mogą się wyłącznie samolotami poruszać, bo będzie komponent i kolejowy, i drogowy, może i wodny transport i generalnie nam w Polsce brakuje takich multimodalnych centrów, tak? To to nie jest kwestia, no właśnie, moim zdaniem, ja rozwiązania, ale, ale momencik, tak? bo to nie jest to, że my sobie nawet jakieś bardzo multimodalne centrum i wielki hub zbudujemy w centrum kraju i na, nam to rozwiąże problem kargo profesorze. i tego zapóźnienia względem na przykład sąsiadów. My powinniśmy budować centra logistyczne w wielu miejscach, komponować... Cały ten system, i mieć w nim miejsce zarówno na przewozy samolotami, jak i też innymi środkami to, to transportu. trochę to powstaje. Tak, znaczy centra logistyczne powstają w sposób naturalny przy autostradach i przy drogach i w sposób naturalny będą powstawały przy takim hubie, gdzie będzie i to połączenia kolejowe, o których mówiliśmy, i lotnicze, i z mniejszych samolotów. I to stworzy zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o ilość.. Tak? znaczy to nie znaczy, że nie będą dalej towary jeździły ciężarówkami, albo nie będą dalej jeździły kolejami. Chodzi o to, żeby to czterokrotnie zwiększyć. Ilość tych przewozów. Tak. I proszę Państwa, no jeszcze jeden argument, dlaczego spedytorzy globalni będą chcieli spojrzeć na, na Baranów czy na CPK jako miejsce, gdzie ulokować swoje centra logistyczne. No bo przecież, jak lądują teraz w Lipsku i mają paczkę do dostarczenia do Rygi czy do, czy do Kiszyniowa, no to już dalej ta ostatnia mila to idzie transportem drogowym. Powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że tutaj te koszty radykalnie wzrosną, więc oni będą mieli motywację do tego, że jeżeli pojawi się możliwość lądowania, lądowania bliżej serca regionu z Europy Środkowo-Wschodniej, no to oni tu przylecą. Ja nie mówię tu też, żeby była jasność, że będziemy jakieś miliony ton prze przewozić tym, tym w tym centralnym punkcie, ale jak przewozimy 110 tysięcy w Chopinie, no nie widzę żadnego powodu, żeby nie wzrosnąć do 300 czy 400 że tysięcy. Zdaje się, że ton. że mamy 200 tysięcy w tej chwili w całym kraju? W tak. całym kraju. No, Lipsk ma 8 milionów, tak? Otóż to, no to myślę, że, że jeżeli wespniemy się na poziom miliona w całym kraju, no to, to i tak będzie daleko od tego, co się dzieje za, za Granicą zachodnią, ale proszę Państwa, my teraz mamy 17% lotniczego kargo tylko wyładowanego w Polsce. Czyli tracimy przychody celne czy przychody VAT-owskie. No to... Gdyby Pan był uprzejmy, powiedzieć dosłownie w trzech zdaniach, bo to, ten argument często się gdzieś tam pojawia. Przepisy mówią, że jeżeli z, spoza Unii Europejskiej coś leci, to to jest clone i owatowane w kraju, w którym ląduje. Tak, zostają pieniądze w danym kraju. Okej. Okay czy tam czę częściowo, bo część idzie do część tego kraju, do... Ale, ale wciąż część hmm. zostaje. Tak. Tak? I, i, I na tym opiera się ta kalkulacja słynna, że, że do 2060 mówimy o potencjalnie 600 miliardach euro z tych właśnie VAT-ów i, i CEU. Nawet zetnijmy to o połowę albo o trzy czwarte. To w cały jeżeli... czas jest przeogromne pieniądze, czy, które czy zwracają do, ten my projekt. my dobrze rozumiemy, że jeżeli my, jeżeli my handlujemy, mówię my, nie tylko Polska, ale no kraje na, na nasze sąsiednie, z Chinami, z Indiami, z Koreą, ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryką Południową, to rozumiem, że jeśli te samoloty będą, przynajmniej część z nich, lądować w Warszawie, no pod Warszawą rzecz jasna, w Baranowie albo gdziekolwiek indziej, to część cła plus VAT zostanie w wtedy w Polsce. Polsce. Jeżeli jest to przesyłka do Polski, to zostanie wszystko. Jeżeli hmm. będzie na przykład przesyłka na Litwę, albo na Łotwę, albo na, nie wiem, Mołdawię. To zostanie część, chyba tam 25% zostanie. Tak, ale pytanie, czy dla tak zarysowanej skali cargo jest takie olbrzymie lotnisko potrzebne? I to jest ten wątek przeskalowania, bo ono się jest wydaje. To dojdziemy zbyt, zbyt, zbyt duże. A, a, a to jeśli bym kupił nawet ten wątek cargo, to wątek pasażerski już zupełnie nie kupuje. Ale to możemy o liczba pasażerów mówić. Jeżeli prawdą jest to, co po, no, po, podają wszyscy. W, w informacjach o rynku cargo. Jeżeli rzeczywiście dwie trzecie polskich towarów, bo, znaczy tych towarów, które my sprowadzamy, ląduje w Niemczech, w, we Francji, no, poza Polską w każdym razie, i tam są clone, i tam są owatowane, to dlaczego naprawdę nie starać się o to, bo może ja się mylę, to no proszę mnie wyprowadzić wtedy z błędu, żeby one lądowały tutaj. I wtedy my wszyscy, nawet jeśli nie kupujemy akurat tych towarów z Chin, będziemy z tego mieli jakąś korzyść. Tylko ja, ja, dodam do tego jeszcze jeden argument, bo my tu mówimy o samym towarze, tak? ale pamiętajmy, cała infrastruktura, która powstaje wokół, czyli to jest miejsce do składowania, ludzi, którzy obsługują, firmy międzynarodowe, które od razu się tu lokazują, firmy ubezpieczeniowe, to są ogromne także możliwości, bo to wszystko będzie ubezpieczone, cały rynek finansowy wokół tego. Powstaje cała wielka infrastruktura, już nawet nie mówię o liczbie zatrudnionych osób, wokół i nowych możliwości rozwoju, rozwoju nowych dyscyplin wokół. Tak? Gdzie się rozwijały na przykład największe firmy ubezpieczeniowe się rozwijają w Stanach w, w, za granicą? W Frankfurcie, w Londynie. Tak? Największe huby w Amsterdamie, największe huby transportowe, ponieważ to także jest ta infrastruktura. To są rzeczy, których nawet z tym AI one nie są policzone. No bo trudno rzeczywiście. Indukowane efekt. Tak. Panie... Ale a pozwólcie, że ja zadam pytanie, może jakby taki krok, albo może i dwa kroki wstecz. Jak mówimy, że tak duża część towarów przeznaczonych na polski rynek, nie ląduje w Polsce, a równocześnie pan profesorze mówi: na przykład Katowice. Są przygotowane do tego, żeby kargo przyjmować. Swoją drogą, tak, tam jest kolej, ale na lotnisko Katowice nie da się z Katowic dojechać koleją. Trzeba przejechać jakoś no, dziwacznie przez, przez Częstochowy. Um, ale to powiedzmy, to jest gdzieś tam szczegół. Moje pytanie brzmi, dlaczego towary przeznaczone na polski rynek nie lądują w Polsce? Proszę Państwa, no w Katowicach, tak jak mówiłem, przeładowuje się 40 tysięcy, 40 tysięcy ton rocznie i to jest wyłącznie ten ruch frachtowy. Tam nie lądują przewoźnicy i nie operują przewoźnicy, którzy by dostarczali tego beli cargo. Czyli za małe samoloty lądują tak. w Katowicach może dlatego, że Katowice są za małym lotniskiem i za mało ludzi no, zechciało by korzystać? nie są hubem i nie są w stanie wytworzyć takiego efektu popytowego, żeby utrzymać połączenia dalekodystansowe, które są właśnie tym, tym nośnikiem tego beli cargo, cargo przewożonego w podbrzuszach E, samolotów. No ale w ale... Warszawie takie mogą lądować, a dalej lądują w Lipsku albo we Frankfurcie. Znaczy, lądują dwa, no ale lo... Warszawa nie jest w stanie przyjąć więcej. Proporcjonalnie do, na ograniczenia do, do, do środowiskowe okay. inne. Panowie ale, ale jedna jest rzecz. Mnie te argumenty słabo przekonują. Ja wiem, że kargo jest potrzebne. Wiem, że na przykład, bo tutaj pan prezes mówił o całej tej infrastrukturze logistycznej. Ona wokół, a nie chciałbym lobować za Katowicami, ale ona wokół tego lotniska w Pyżowiczcach jest. Jest tam też bardzo dobra dostępność drogowa. No i kolejowa, te towary trzeba będzie później rozwieść. Yy, czy to po kraju, czy poza granicę. Natomiast, yy, kiedy mówiono o CPK na początku tej koncepcji, mówiono głównie o ruchu pasażerskim, mówiono o szprychach pasażerskich. Ja mam takie wrażenie, że te argumenty cargo się pojawiają teraz. I zadałbym pytanie, czy w takim układzie nie powinniśmy zastanowić się nad rozbudową infrastruktury drogowej, skoro w Polsce transport i centra logistyczne są przygotowane do odbioru samochodów tak? yy, i towarów Samochodów. To teraz czy autostrada A2, autostrada A1 wytrzymają taki ruch, który spłynie do Baranowa? Skoro my mówimy o szprychach kolejowych, a nie o drogach. Panie profesorze, to, ten ruch drogowy w Polsce już jest na granicy wytrzymałości, tak jak już jesteśmy. Tak? Znaczy brakuje, niedługo będą problemy ekologiczne, czyli te opłaty klimatyczne, ale już dzisiaj mamy problemy także na rynku pracy. Nie mamy kierowców. Większość kierowców to są Ukraińcy i to też już o nich jest... Coraz trudniej. Tak? Mamy poważną konkurencję, jeżeli chodzi o rynek przewozów z Ukrainy i nasi że firmy już nie dają ze z tym coraz więcej rady. W związku z tym musimy także szukać jakichś alternatyw tańszych rozwiązań i bezpieczniejszych, jeżeli chodzi o klimat. To nie jest tak, że my mamy jakąś ogromną wyporność jeszcze, żeby puścić kolejne. Dwa tysiące ciężarówek. Nie ten ma. Już. Przykład. Nie. nie ma już by nawet parkować. Że wejdę w słowo, bo proszę państwa przecież Lips to nie jest hub interkontynentalny potężne lotnisko. To jest raczej y, y, o, o, obszar, czy, czy, czy ten komponent cargo również w skali Wrocławia, górnego Śląska, Gdańska i, i, i tak dalej. I to, to, to akurat panu w przykład pokazuje właśnie kierunek taki, że powinniśmy w tych regionalnych portach stworzyć te takie te Jedno takie hubiki. Drugiego. Panowie, bo... a, a nie, ale nie, właśnie wyklucza, bo, bo ten potężny nie program, który, który nam bardzo monopolizuje całość i to przeskalowane lotnisko właśnie w centrum kraju, to, 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 to nie może pogodzić z, to... z rozwojem regionów. To, to są może ja do tego przeciwstawne koncepcje. To może ja do tego pytania dołożę jedno, bo panowie mówią tak, my... My, przeciwnicy, umowni przeciwnicy CPK nie mówimy, że jesteśmy przeciwko kargo, tylko uważamy, że powinno ono być no, rozproszone. rozproszone. rozproszone to pytanie do panów, do pana Macieja Wilka i do Tomasza Wróbleckiego. Panowie no. W... To może rzeczywiście, rozproszmy to. Dlaczego musimy to wszystko przewozić z jednego gigantycznego lotniska w Baranowie, a nie możemy tego robić z Pyżowic, Krakowa, Gdańska, Szczecina, etc.? Nie trzeba by to policzyć, ale to jest inny projekt i prawdopodobnie trzeba by się zastanowić, jak ta, te autostrady i koleje musiały być przeformatowane. Znaczy, musiała być ta sieć jeszcze gęstsza jeszcze w jeszcze innych miejscach. Ja nie wiem, może pan ma to gdzieś policzone, jaka byłaby ta alternatywa, jeżeli chodzi o stworzenie nowych ośrodków, ale na pewno te koszty byłyby tylko większe. To ja powiem tak. Po pierwsze, przykład Niemiec. Przykład Niemiec jest właśnie kontrargumentem dla panów, że, że da się i co się te dwie wizje nie, wy, nie wykluczają. Największym portem przeładunkowym w Niemczech jest Frankfurt. Wielki hub. Pasażerski, w którym jest przewożone, jak sprawdziłem przed chwilą, 2,1 miliona ton rocznie. W Lipsku jest tam 1,3 czy, czy coś takiego. E, to są dwa komplementa, dwie komplementarne rzeczy. To, że zbuduj, zbudujemy większe lotnisko dla Warszawy i umożliwimy warszawskiemu lotnisku wzrost dalszy z tych 110 tysięcy ton do 200, 300, 400, no nie wyklucza tego, żeby przyjmować frachtowe samoloty w Szczecinie, po Rzeszowie czy, czy Katowicach. W ogóle nie. Natomiast. No, żaden inny port regionalny Polski nie będzie przyjmować samolotów szerokokadłubowych, no bo po prostu to się nie spina ekonomicznie w tej części pasażerskiej. Więc absolutnie jest, widzę, widzę taki scenariusz, że budujemy CPK, ono sobie rośnie ładnie do 300-400 tysięcy ton rocznie, głównie za sprawą samolotów pasażerskich, ale również cargo, a równolegle w tym układzie właśnie policentrycznym latają sobie kargowce do na przykład do Katowic tylko no, ko powinniśmy tutaj sobie porównać potencjał niemieckiej gospodarki i naszej to już nie jest kwestia tylko liczby ludności tam dwukrotnie większej tak ale znacznie bo, bogatszego kraju i ale właśnie tego do który tu pan profesor, profesor poruszył, jak Niemcy. panie czyli, profesorze czyli o to temu, chodzi temu temu tej gospodarce wysoko przetworzonej tak i o ile w Niemczech się zmieści to co pan powiedział duże 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 cargo wielkie duży hub i jeszcze trochę małych to ja boję się że w Polsce się jednak nie zmieści i jeśli zrobimy ten jeden wielki, to tylko z, zdegradujemy regiony. I tu jeszcze jedno zdanie: to, to co panowie poruszaliście, tę te, te, te liczbę nowych miejsc pracy, te, te, mhm. te, te, no, generowanie ich i, i zatrudnianie, no to, to czy nie lepiej, żeby te miejsca pracy były w regionach, przy tych lokalnych hubach i, i, i przy tych lokalnych portach? Ale... Czy, czy my chcemy, żeby wszyscy ludzie nagle zaczęli do pracy jeździć do, do centrum kraju? Po to właśnie, że chyba też sprychy kolejowe są. Co w tym jest myślę, skutkiem, a co jest przyczyną? Czy to nie jest tak, że pan mówi tak? Polska w porównaniu z Niemcami ma za mało, że tak powiem, wyporną gospodarkę i nagle budujemy duży port, który skonsumuje, że tak powiem, ruch tych małych portów, a te małe przecież już mm. mamy wybudowane. Z drugiej strony w tych małych, nie dlatego, że jest zakaz, ale tak to zrozumiałem, tylko po prostu nie lądują te samoloty z cargo. Dlatego, że tam nie ma ludzi, nie ma tak dużej grupy ludzi, która by tak dużymi samolotami chciała stamtąd wylatywać. To moje pytanie z drugą stronę. Czy polska gospodarka jest się w stanie rozwinąć, jeżeli my nie będziemy patrzyli do przodu, i to bardzo do przodu, bardzo oklepany jest przykład Gdyni, ale Gdyni w okresie międzywojennym, w którą budowano, nie z myślą o tym, żeby. bo statki już stały na redzie, Jasne, tylko właśnie to był to, jedyny możliwy stały. port. Jedyny możliwy. No i to jest, I Nie było ale... opcji, bo gdzie indziej tego portu nie można było. Ja ale z, ale czy z Baranowym nie jest podobnie, hmm. że to jest jedyne możliwe miejsce, które nie, jest... Nie, bo możemy lokalnie iść ale w kierunku rozwoju samochód, czy... lokalnych. A jeżeli już to Baranowo czy Baranów ma być, tak, to pytanie drugie, do którego ciągle wracamy, bo to nie jest tak, czy jesteś za, czy jesteś przeciw. To nie jest gra zero ale czy on musi być tak skalowany, na taką skalę? Co do Gdyni, ja sobie zadałem taki lekki trud policzenia pewnych kwot. Gdynia kosztowała na dzisiejsze pieniądze około 4 miliardy złotych i to był taki wydatek. Ta Gdynia bardzo szybko zaczęła na siebie zarabiać, bo Polska eksportowała bardzo dużo, zwłaszcza węgla. Natomiast skala tej inwestycji, która jest w Baranowie, która ma swoje alternatywy, czy to w Baranowie samym w mniejszej skali, czy to przez rozbudowę a może równolegle sieci portów regionalnych, które już są, bo mamy w Polsce mniej portów w przeliczeniu na kraj niż duże kraje podobne w Europie. Tam jest znacznie więcej portów lotniczych. Mamy ich mało. Tylko... Natomiast czy musimy budować coś tak wielkiego? Maciej Wilk już bardzo rwie się do aż do odpowiedzi, tak. To ja chciałbym właśnie nie patować tą Gdynią przed wojną. 100 lat minęło prawie. Przykład bliższy naszym czasom. W roku 2004 w Gdańsku była plaża pusta, a w tym momencie stoi tam gdański terminal kontenerowy, który generuje 8 miliardów złotych wpływów właśnie tych celnowatowskich do budżetu rocznie. Więc niech to będzie namacalnym jakby dowodem na to, że warto się o to kargo bić. I ja jeszcze raz tylko mogę powtórzyć. Kargo lotnicze to nie są tylko frachtowce, fraktowce. To są głównie samoloty pasażerskie. A samoloty pasażerskie z kargo będą lądować tylko w hubie. Nie w Katowicach, nie w Rzeszowie, nie w Lublinie czy w Szymanach. I w ten sposób przechodzimy do trzeciej, do trzeciego segmentu naszych pytań, jest jeszcze parę, czyli właśnie do lotów pasażerskich. To jest ten spór, w którym ja mam wrażenie zdominował całą dyskusję o CPK. I on jest bardzo często sprowadzany do takiej rozmowy pod tytułem a ja wolę latać stąd. To znaczy, ja, a ja wolę lecieć od siebie z Rzeszowa, po choinkę mi jechać dwie godziny do Warszawy. Dlaczego ja mam latać z Baranowa, a nie z Rzeszowa, z Gdańska, z Olsztyna? Tu już Tam dotyka mamy. pan redaktor pierwszego mitu, którego rozbrojmy od razu na wstępie, bo... Nikt nie mówi, że pasażer z Gdańska, Katowic czy Lublina musi jechać dwie godziny koleją czy drogą do CPK, żeby tam dopiero zacząć swoją podróż lotniczą. No, dzisiaj mamy 14 portów regionalnych i większość z tych portów regionalnych jest podłączone do hubu naszego na Okęciu lotowskimi połączeniami krajowymi, gdzie 70-80% pasażerów nie leci do Warszawy, tylko leci do Warszawy, żeby się przesiąść Przysięty. dalej. Więc no nie będzie tutaj jakby tego efektu, że będziemy ludzi zmuszać, żeby, żeby, lata żeby jechali drogą lądową do, do CPK. Więc to tak po pierwsze. Ja, ja do, Właśnie do tego dwa argumenty. Ja co tydzień latam do Brukseli, do, do także z do własnego spokojnie doświadczenia warszu. z Warszawy. Z Warszawy, okej. Okay. Z Bez Warszawy spokojnie. latam, ale jest dużo kolegów i koleżanek, którzy latają do innych miast i wszyscy lecą przez Warszawę. Co więcej powiem, mam wielu kolegów i koleżanek z Litwy, ze Estonii, latają do Warszawy. Ostatnio nawet Rumunii zaczęli latać przez Warszawę. Powiedział, że nie znam statystyk, ale tak na oko jedna trzecia tego samolotu to są osoby, które tylko przesiadają się dzisiaj w Warszawie. Ale przesiadają więcej. się też więcej. Pewnie statystycznie <laughs> ale, więcej. Ale to, ale to chyba też... nie tak do końca, bo tak jak popatrzymy sobie na. Polaków i, i, i mhm. pasażerów z polskich lotnisk, również tych regionalnych, to nie sądzę, żeby znaczna ich część latała do Warszawy i później gdzieś dalej, tylko, tylko na przykład weźmy 10 milionów pasażerów z lotniska krakowskiego, to, to, to większość z nich właśnie nie leci do Warszawy, tylko oni lecą w inne miejsca właśnie żeby się swoich gdzieś lotnisk. Żeby się gdzie indziej przesiąść. To nie bo wiem, bo tego... może lecą sobie do Londynu na przykład. Maciej tak, Wilk, no. zaraz zamorduje swoimi tabelkami. Już tak, ale ta, to jeszcze sekundkę poproszę. Ale to tylko... zanim się tabel pojawią, to popatrzmy na ten właśnie tort i, i tych właśnie Polaków, którzy korzystają z polskich lotnisk. Tutaj, ja mam, nie. Ale to już służę danymi. 40, milionów, 40 tak. milionów rocznie, proszę państwa, taki jest poziom, który był przekroczony przed pandemią. Pandemia 50, nam oczywiście 50, to, nie, to, to no, nie przeszło przez 50, 49, 50, 49, 50, 50, 50, 50, 50 no okej. Okay, ale, ale to był poziom, do którego dopiero wracamy i pierwszy wątek jest taki... Panie profesorze, i, w 2023. Znaczy Ja nie miałem dostępnych danych za cały rok 2023, bo bo, mm. bo Urząd Cywilnego ich jeszcze nie opublikował, tylko były trzy kwartały. Faktycznie. Można powiedzieć, że powróciliśmy do stanu sprzed pandemii, ale proszę zobaczyć, że okres 4-5 lat to była taka flauta, gdzie, gdzie się ten ruch nam nie rozwijał. spodziewa Stąd się, pan jest wie, mój... się pan więcej pandemii pan Ale to proszę. nie ja, to epidemiolodzy się spodziewają i też. No ale co, to będzie powód, żebyśmy no, Nie, postawili? niestety, ale wirusy na tyle są złośliwe i potrafią mutować, że możemy się spodziewać w jakichś najbliższych latach czy dekadach jeszcze kolejnych i to wcale nie łagodniejszych niż ten. No i koło. wtedy trzeba i koleje ja I niestety, ale proszę państwa, w tym momencie te wszystkie prognozy, które tak optymistycznie kreseczką do góry nam ten ruch rozwijają i pokazują, że w 30 którymś roku to będzie już z Polski 100 milionów ludzi latać, a później 150. To, że różne są, rzeczy mogą się wydarzyć. To są palcem na wodzie pisane mogą się niestety wy... nie może, niekoniecznie będzie tak, że tych ludzi będzie aż tyle. I proszę jeszcze tylko jedno zdanie dokończę. Więc jeśli my jesteśmy na poziomie w tym momencie w całej Polsce, z wszystkich lotnisk ruchu 40-50 milionów i teraz sobie planujemy lotnisko, które już w tej pierwszej fazie będzie miał podobny poziom, no to pytanie, kto, kto tym będzie no tak, latał. To, ja to już odpowiedź. No raz, że te lotnisko mogło być wykorzystywane przez osoby, które mówiłem, czyli nie będą się już wtedy musiały przesiadać we Frankfurcie, w Helsinkach, ale będą mogły się częściej w Baranowicach przesiadać. To jest raz. I dwa, że oczywiście możemy się zgodzić, że różne rzeczy mogą się zdarzyć. Może być pandemia, może być wojna, w różne rzeczy się zdarzyć. Najlepszą sposobem na to, żeby temu przeciwdziałać, to jest bogacić się, stworzyć warunki do tego, żeby nasze PKB Rosło. 10% wzrostu przelotów to jest 0,5% wzrostu tak jest. PKB. Dane Komisji Europejskiej. Jestem zaniepokojony stanem Winka, który po prostu <grym <grym się gotuje. Szanowni Państwo, to są nie tak. tylko tabelki, ale i notatki <grym> oraz jakieś plany. I 0,5% PKB. Jeżeli będziemy mieli, będziemy bogaci, to lepiej sobie będziemy dawali radę ze wszystkimi przeciwnościami losu. To jest losu. też polemiczne. Czy zanim no, Pan Maciej no, no. powie, ja mam jedno tylko pytanie. Bo jak patrzę na wykres wzrostu liczby nie tyle ludzi latających, bo gdyby tak było, to mamy więcej niż Polaków, pasażerów, niż jakby mie mieszkających Polaków, tylko pasażerów. To rzeczywiście tak, pandemia zrobiła dołek. Tylko, że jak ja patrzę w długim okresie, to mnie to raczej przekonuje, że nawet pandemia nie jest w stanie zachwiać Długookresowo trendem, jest w stanie nim zachwiać krótkookresowo. A przecież my nie budujemy pod łodzią tymczasowego lotniska, które ma być, yy, ma służyć nam na 5 lat i akurat się trafi pandemia no i wszystkie wyliczenia biorą w łeb, tylko budujemy infrastrukturę krytyczną na kilkadziesiąt lat do przodu. Możemy założyć, że wydarzy się coś takiego, że ten dołek będzie trwał kilkadziesiąt lat. To prawda. Ale jeżeli taką rzecz założymy, to, to nie tak nie znaczy. naprawdę <gry> powinniśmy wejść pod kołdrę i siedzieć i czekać i nic nie robić. Zbierzyli. W tym się radykalnie oczywiście nie zgadzam z taką postawą, żeby czekać i nic nie robić. I pamiętajmy, że jeżeli, nie daj Bog, się zdarzy kolejna pandemia, to ona tak samo jak poprzednia dotknie cały rynek. Więc no, wszyscy będą w równym stopniu poszkodowani, więc to nie stanowi dla mnie argumentu, żeby niczego nie robić. Ale obiecałem trochę, trochę liczb, to pan profesor podał przykład Krakowa. To, to, proszę Państwa, ze wszystkich portów regionalnych 80 czy nawet 90% pasażerów lata bezpośrednio tam, gdzie jest oferta przewoźników niskokosztowych. I to nie ulega wątpliwości. Ludzie lubią latać bezpośrednio, jest to najwygodniejsze, najtańsze, najszybsze. W ogóle nie ma o czym gadać. Więc jak mamy te 9 milionów pasażerów nieczarterowych w Krakowie, to 7,4 miliona z tego to są pasażerowie tak zwani point to point, czyli głównie operowani przez. Czyli do Warszawy jedna dziesiąta tylko lata. I z tych pozostałych 15-16% które lata z hubowo, to tam się zaczyna konkurencja, zaczyna się konkurencja między Warszawą, Frankfurtem, Monachium, Wiedniem i jeszcze mniej i, 10%. i Amsterdamem. I proszę państwa z tych pięciu portów hubowych, które są, do których podpięty jest Kraków jako feeder, jak my to mówimy w lotnictwie, to Warszawa jest numerem jako jeden. Jako co, przepraszam? Jako port zasilający. <grym> Więc i taka sama sytuacja jest w każdym jednym porcie regionalnym Polski, że jeżeli jest możliwość polecenia przez Warszawę, to ludzie wybierają ten, to, to połączenie z największą preferencją. I nie mówię, że to jest 100%, tylko to jest zazwyczaj 25-30-35% udziału w rynku, ale te 35 udziałów w rynku lotniska w przypadku Krakowa, to jest 240 tysięcy ludzi rocznie, które zasilają warszawski hub po to, żeby sobie polecieć gdzieś przez ten warszawski hub dalej. A Ale właśnie może, się, żebyśmy argument... się dobrze rozumieli, to wychodzi, że około 2-3% z Krakowa leci do Warszawy, prawda? Tak. I to tak, jest przez tak, taki, przez taki Warszawę. potencjał, prawda? Czyli przez tyle Warszawę. samo też być może by latało do, do Baranowa. Natomiast tak. większość pasażerów, to co sformułowałem, to z lotnisk regionalnych wylatuje tam, gdzie chcą latać. Tak, no właśnie, Ale to one I, dalej będą. Przecież. I tak dalej będzie. I to jest podstawowy argument. To skąd dlaczego... się weźmie 40 milionów pasażerów w proszę Po proszę. pierwsze, z lokalnego rynku warszawskiego. I teraz, dzisiaj w, na lotnisku Chopina mamy 20 milionów pasażerów, z czego 6 to są pasażerowie transferowi. Czyli jest 14 milionów Popytu generowanego przez samą aglomerację warszawską. Jest 6 milionów pasażerów transferowych, co stanowi około 30%, i to jest bardzo dobry wynik, też zdajmy sobie sprawę, bo podobny odsetek pasażerów transferowych jest na przykład w Amsterdamie. Więc to, to jest fajnie działający, jak na swoją skalę, hub dzisiaj, który mamy w, w Warszawie. Z żadnego punktu nie będziemy ciągnąć jakichś milionów pasażerów transferowych. Właśnie siłą hubu jest to, że hub warszawski jest podpięty do 100 destynacji na całym świecie. I to są w ogóle fascynujące rzeczy. Polecam, że zapoznać się z tym, że jak mamy 100 destynacji zasilających i 100 destynacji, do których można polecieć, to mamy 10 tysięcy kombinacji, że może pasażer z Deli przylecieć i się przesiąść do, do Toronto na przykład, w, w okay. Warszawie. Czyli robimy lotnisko nie dla naszych obywateli, Ależ dla naszego społeczeństwa, tylko dla całego świata? Nie, bo. bo... Cynicznie wykorzystujemy ten ruch transferowy po to, żeby sobie zrobić dobrze. No nie do końca, I... bo to, że. Ale proszę wsilanie jakimiś tam opłatami, Ale... prawda? Lotniskowymi, a jeszcze proszę, Ale... Zobaczyć Ale jakie proszę mi dać tutaj rozwinąć. Samolotów proszę mi dać rozwinąć jeszcze tę myśl. Dlaczego cynicznie wykorzystujemy pasażerów transferowych? Bo na przykład rynek warszawski generuje popytu tyle, że moglibyśmy do Tokio latać sobie raz w tygodniu. Nie? I. I to jest oczywiście żaden produkt. Nigdy by nie było takiego połączenia lotniczego z taką częstotliwością. Ale latamy cztery albo pięć razy w tygodniu między Warszawą a Tokio. A to dlatego, że 70% pasażerów na pokładzie samolotu do Tokio to są sobie pasażerowie transferowi. I właśnie o to w tym chodzi, że dzięki hubowi jesteśmy w stanie otworzyć znacznie więcej połączeń lotniczych niż wynika tylko z lokalnego potencjału. Dobrze, rynku. ale my na tym zarobimy? No, zarobimy, bo linie lotnicze będą miały więcej pasażerów, będzie więcej lotów. Ale nawet jakbyśmy mieli mieć lotnisko, które zarabia zero i linię lotniczą, które zarabia zero, to największa korzyść z tego jest to, że mamy to połączenie bezpośrednie z Japonią. Dlaczego? I bo. Bo handel, inwestycje, turystyka, wymiana kulturowa, naukowa, wszystkie te korzyści, które w ogóle nie, nie widnieją na tym rachunku zysków i strat lotniska czy, czy przewoźnika lotniczego. Prawie mnie pan przekonał. Zresztą ja traktuję też trochę tą dyskusję jako taki sposób pozyskania wiedzy. Natomiast co będzie... Bo... Powiem w ten sposób. Ja szczerze mówiąc, to nie wierzę, że cokolwiek by się nie działo, że taki hub powstanie, że powstaną też prychy. To jest tak potężna inwestycja, jeżeli w planie wieloletnim 4 miliardy złotych się daje tylko na rezerwę, to ja jestem przekonany, że to jest kilka razy za mało. Tutaj są niedoszacowane ryzyka czasu, ryzyka budżetu, kwestia sprawności naszego państwa, naszych struktur. Więc ja myślę, że ta inwestycja jeszcze długo nie powstanie. I tu jest teraz pytanie. Ale Pan się z tego cieszy, czy Nie, nie, nie ja to. Konstatuje. Ja to mhm. stwierdzam jako fakt. To jest hipoteza powiedzmy, która hipoteza. wydaje mi się upra uprawdopodobniona. Ale teraz pytanie, co będzie pomiędzy, bo tak, ruch lotniczy rośnie i będzie rósł. Co do tego nie ma wątpliwości. To jest niezwykle konkurencyjny rynek, co by za regulacje nie weszły z poziomu Unii, ten rynek będzie rósł. I teraz tak, zanim baranów w mniejszej skali powstanie, minie jeszcze ileś lat. Załóżmy, że będzie to rok 2030, może 32, bo w 28 też nie wierzę. No Idzie, i teraz, co z, co, co, z, co z tym ruchem do tego momentu? Bo tak, Okęcie się zatyka tak yy, i nie jest w stanie już więcej przyjmować. No to teraz powinniśmy może zwiększyć przepustowość sąsiednich lotnisk. I to jest pierwsze pytanie: co z inwestycjami w te lotniska? I drugie pytanie: co będzie z tymi lotniskami, jak Baranów powstanie? Co z Modlinem, co z Radomiem, co z lotniskami małymi? Panie Macieju. Dzisiejsza przepustowość lotniska Chopina w Warszawie to są jakieś maksymalnie 22 miliony pasażerów. Nie więcej. Robimy 19, więc mamy tam jeszcze malutki zapasik, żeby, żeby zrobić więcej. Modlin 4, Radom 3. Więc mamy łącznie, o ile dobrze liczę, 29 milionów pasażerów. To jest. Mniej więcej tyle, ile Urząd Lotnictwa Cywilnego spodziewa się zobaczyć w aglomeracji warszawskiej w roku 2030. Jest jeszcze w odwodzie Łódź, gdzie się ostatnio rozwija również Ryanair i część tego uruchu z aglomeracji warszawskiej przenosi. Więc twierdzę, że do 2030-31 roku mamy jeszcze ten zapas przepustowości, żeby dotrwać. Będzie to bardzo niewygodne, bo. Wiadomo, Radom, Modlin, Chopin to, to jest dalekie od bycia optymalnym, ale, ale mamy ten zapas. Natomiast jeżeli będziemy teraz wszystko kasować i zaczynać od nowa, to, no to po prostu zatrzyma się nas rozwój znaczy, i tego co, rozwoju po, nie będzie. Rozumiem, że mówi pan tak, że do 2030, i to jest odpowiedź na pytanie profesora Tomanka, jakoś sobie poradzimy… Z na styk. A, ale na stykach będzie opóźnienie, co się zazwyczaj zdarza. Przyrównijmy sobie profesorze, lotnisko jest, w Berlinie. Ale to jest argument przeciwko pańskiej... Ale, przeciw ale, te... ale e, właśnie... ...na pokład, żeby zbudować to lotnisko jak najszybciej. No dobrze, i, ale, ale czy Państwa. inwestujemy w Modlin i w Radom? Panowie, Modlin ma rezerwy i, i pewnie Radom, nie mówiąc o Łodzi. Było nawet to powiedziane... Było wstrzymywane. To było Modlin ma 66 operacji na dzień, to jest nic. No ma, ale może mieć więcej. Ale nie może mieć ochrony środowiska. Już raz, ja wierzy, próbowaliśmy zmienić to Potencjał, o który tak krytycznie mówimy, że się już wyczerpuje, uważam, że jest nieco większy. Tak? Dobrze, to, to, dobrze, panie profesorze, to liczymy od nowa. Powiedzmy, i teraz tylko chciałbym... Ja mam pytanie, temat... panie Macieju, nie, czy pan ma ochotę, żeby ja, bo ja, my możemy pokazać na ekranie pana wyliczenia, bo to może łatwiej nam będzie wszystkim... Nie, tutaj ja mogę nie ma, podejść nie ma z kamerą pokazać. ...i po prostu to pokazać, jak pan liczymy jeszcze raz. Dobrze, to sekundkę, sekundkę. Liczymy, liczymy. razem Przepustowość. z nowy, tak jest. nowy program, nowy format. Ej. To, zanim zaczniemy liczyć, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to lotnisko, które tutaj widzimy za plecami, lotnisko Chopina, czy jest nie w sens ładować pieniądze? No, szczerze mówiąc, uważam, że nie. I, I dlaczego? Pełnomocnik rządu tutaj nieobecny niestety twierdzi, że da się rozbudować do 26-7 milionów. Pewnie się da. Tylko teraz, w jakim czasie i za jakie pieniądze? No więc odpowiadam, że będzie taka rozbudowa kosztować jakieś 3-4 miliardy złotych i potrwa 5 lat. Więc jak zaczniemy w tym roku, to skończymy w roku 2029. Wydamy 4 miliardy złotych po to, żeby uzyskać w przepustowości 27 milionów. A dodajmy, że Gdyby przyjąć wszystkie aplikacje przewoźników do latania z Warszawy na sezon 2024, to byśmy mieli już w tym roku 23,5 miliona. Więc to jest po prostu wywalanie pieniędzy w no błoto. I, i dodajemy, że nie zwiększymy ilości godzin operacyjnych. Nie, tak? Bo ale mamy w ogóle. 6 godzin wyłączenia. Z, zapominamy w ogóle o tym limicie tak. środowiskowym 600 operacji na dobę i tej całej reszcie. Ale teraz załóżmy, że idziemy w to. Prawda? Zapominamy, zamykamy cepek, nie ma, rozbudowujemy Chopinard do 27 milionów. Następnie Modlin, rozbudowujemy, podwyższamy ten limit 66 nie wiem, na 120, 150, 200, na pewno nie 600 jak na, 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 na Warszawie. Zamiemy zam... zasady Natura 2000. Tak? Zapominamy o tych wszystkich nie... problemach, okay. więc mamy nie 4, tylko 8 milionów w Modlinie i, i 3 w Radomiu, więc jesteśmy na 38 milionach w roku 2030 którymś. Ehm, I bez, no i teraz, bez i, nowego lotniska. I, i już i wyczerpani na, na, na 100%. Już się nic więcej nie da dodać. Mamy 38 milionów przepustowości, a znowu prognoza Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rok 2035 to jest 39 milionów, a na 40 45 milionów. Czyli co się dzieje? Budzimy się w roku 2032 za 8 lat do teraz i mówimy cholera jasne, no trzeba było ten cepek zbudować. No szkoda, że patrzyliśmy tylko w perspektywie 4 lat. No. Nie mamy pociągów, nie mamy pieniędzy tak i nie mamy przewozu. Mi cały czas brakuje tych pasażerów Cepeku, bo patrząc na te założenia i, i to że on się może jeszcze rozwijać bardziej tak bo to te 30-40 milionów to jest ten pierwszy etap to y, nawet jeśli przy tych wyliczeniach założymy że po uruchomieniu cepeku wszyscy z okęcia z, z modlina z radomia y, będą już nie musieli z tych lotni skorzystać tylko z tego nowego no to ileś ich tam jest tak ale tu jeszcze jest dużo daleko od tych perspektyw dla cepeku tam 60 100 milionów już tak nie, 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 Ale już chyba już pierwsza wyglądały. wersja była 40 tak. CPQ, O 100 tak? milionach to chyba nikt nie mówił. Nie, no były różne tego typu nierozważne głosy i one bardziej zaszkodziły projektowi niż pomogły. No proszę tak, państwa. Ale, ale struktura to, nie, właśnie, to Panie Maciej, bo pan jest no, zwolennikiem no. budowy tego... Yy, Jestem. Dobrze. To proszę mi powiedzieć, proszę odpowiedzieć na ten zarzut, że jest to gigantomania, że jest to bizantyjski pomysł y, polityczny poprzedniej ekipy. Po pierwsze, nie jest to pomysł poprzedniej ekipy, tylko tak jak było też na filmie, pomysł mający 50 lat, rozważany przez, od 2003 roku przez pięć kolejnych e, e, rządów. No i może też tu taki dobry, mam tu przyniosłem gadżet do, do studia. Proszę Państwa, możemy jakieś zbliżenie zrobić. Wiedzą Państwo, co to jest? To jest koncepcja lotniska centralnego do Polski, raport główny 26 czerwca 2010, 14 lat temu. W raport wykonany przez Oliver Wyman, PricewaterhouseCoopers i jeszcze dwie inne firmy doradcze. To jest tylko jeden z pięciu dokumentów. Ja, ponieważ jestem bardzo proekologiczny, no to nie drukowałem 1757 stron, które wyprodukowali konsultanci. Ilu, przepraszam? 1757, kosztem 11 milionów złotych, dodajmy. Ale konsultanci pracowali sobie i kończą raport takim zdaniem. Zatem, biorąc pod uwagę potencjalne ograniczenia w dalszej rozbudowie portu lotniczego Warszawa, zaniechanie budowy centralnego portu lotniczego byłoby bardzo ryzykowne dla rozwoju transportu lotniczego w Polsce. No i oto jesteśmy właśnie. 14 lat później, gdzie się głoduje, bo... żeby przepustowości. Z... Kto zleceniodawcą tego raportu? Minister Infrastruktury w rządzie peo psl Tych pięć raportów, o których Pan mówi. Wszystkie one kończą się dokładnie tą samą konkluzją. To zresztą było w tym. Tylko ja jeszcze jedną uwagę chciałem do tych raportów, bo to też w debacie pojawiało się często, że raporty właśnie były po tezę, albo były kto je zlecał, ten je stworzył. Wiele tych firm, które to robiły, tak jak AT Carney, EA, zgodziły się większość tych raportów upublicznić, czyli stworzyć, wystawić się także na swoją własną konkurencję. To są zwykle raporty, kiedy oni przygotowują z wyjątkową starannością robione. Bo są dwa rodzaje raportów takich firm. Jedne są zamknięte, których nigdy nie wolno pod karami pokazać na zewnątrz. I te otwarte. Te otwarte wymagają ogromnej, ponieważ mogą być poddani właśnie krytycy, że robią coś na za zatezę, za pieniądze i naginają fakty. I nigdy w życiu taka firma, jak ja, by się nie zgodziła i jeżeli nawet prezes Lasek ich krytykuje, to oni muszą mieć tysiąc argumentów na to, żeby to odpowiedzieć. Znaczy naprawdę powiedzenie, że dwie, jedne z największych konsultingowych firm zrobiły coś pod tezę, bo im rząd PiSu zapłacił parę tysięcy więcej. Jest niezrozumienie, jak ten rynek. Tu się muszę przyznać do swojej szkodliwej działalności. Film Roberta Malinowskiego był dłuższy, natomiast wątek historyczny trochę, na moją prośbę, został wycięty. Tam były rzeczywiście duże elementy o poprzednikach, którzy budowali, no, planowali budowę centralnego portu lotniczego, bo tak to się wtedy nazywało CPL. No i to były rządy już prehistoryczne. Już mało kto pamięta na przykład ministra Marka Pola, który... Tak jest, 2003 rok. Który w Więc 2003 roku optował za tym. W roku 2008 rząd Platformy i PSL-u stworzył gigantyczny raport, tworzył, którym no, kończył się konkluzją musimy zbudować CPL. No to w roku właśnie roku ten, 2000, to tak bezceremonialnie rzuciłem. To, nie, to, to był w ten... 2010, mm -hmm. jeszcze jeszcze okay. jeden. Mm -hmm. I to co chwilę się pojawiało. No dobrze, panowie, no bo jeżeli wszyscy mówimy, znaczy panowie mówią, że ruch pasażerski się zwiększa i on się, no porty lokalne go nie zaspokoją, to jaką mamy alternatywę? Alternatywę mamy taką, żeby pogodzić się z rolą fidera, czyli dostawcy pasażerów transferowych do, do hubów innych w takich, w gigantycznych krajach jak Dania czy Austria na przykład, do hubów w Kopenhadze i, i Wiedniu, które robią po 30 milionów pasażerów. I ułomna łączność lotnicza ze światem, która nam po prostu nie pozwoli rozwijać się tak szybko, jak byśmy mogli się rozwijać. Profesor to, jest to, jest, Profesor kręci to, jest, to jest To jest, powiedziałbym, takie symbolizowanie problemu. Rola taka czy rola inna. Jest kwestia tego typu. Mamy do zrobienia wiele rzeczy w naszej infrastrukturze. Trzeba to ustawić według jakichś priorytetów. Być może, że za jakiś czas z tego lotniska, które powstanie, żeby obsługiwać ruch, jeżeli faktycznie jest tak, jak panowie mówicie, Warszawy i okolicy, trzeba będzie. Je rozbudowywać. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie w tej chwili, i to się dzieje, ale być może, że zbyt małymi środkami, żeby rozbudowywać porty regionalne, które mają potencjał, żeby przejmować ruch na coraz większą skalę. A powiedziałbym zupełnie przewrotnie, że jeśli mieszkaniec Katowic ma jeździć do Warszawy, to równie dobrze mieszkaniec Warszawy mógłby przyjechać do Katowic. Tym bardziej, że do portu lotniczego jedzie się e, pociągiem. Jeżeli będzie dobre połączenie, pojedzie się w ciągu dwóch godzin z lekkim okładem. Ale już ale mówiliśmy, by... że Nikomu nie będzie kazać jeździć do Ale to był żart. Do, do to był żart. Ale to panie był profesorze, żart. czy to nie jest trochę tak, bo proszę pozwolić, że przytoczę pana słowa. Pewnie nie zacytuję, bo nie masz tak dobrej pamięci jak Robert Mazurek, ale, 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 ale przypomnę. Pan powiedział tak: nie ma wątpliwości, że niezależnie co by się działo, liczba pasażerów będzie rosła. Tak. Pan to powiedział. O czym pan mówi? z Za tak, wyjątkiem załamań jakiejś tam pandemii. Wiadomo, ale tego, tego nie, się, się tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc wytruje. i zresztą ta pandemia pokazała, że to jest lokalne, chwilowe, i po trzech latach w zasadzie wraca do punktu wyjścia, a nawet pan twierdzi, pan Wilkiel, że dziecko kogoś nie będzie rosł, Być może ustannie. nie, ale mówimy swój gdzieś tam to musi mieć. Co do tego jest zgoda. Punkt drugi pan mówi tak: I może kiedyś powinniśmy to wybudować. Natomiast, na taką nie na taką Natomiast nie wierzę w to, żeby stało się to do 28 roku. Do 28 nawet... roku w ogóle nie będzie okay. lotniska. To do 30, a nawet do 32. No dobrze, ale jeżeli kiedyś mamy to wybudować, no to kiedy, to, zacząć? No to kiedy zacząć? Skoro widzimy, na krzywych, tak? Na krzywych, nawet jeżeli one lokalnie gdzieś mogą być zaburzone, ale na krzywych widzimy, to rośnie. Dotąd nam wystarczy czasu. Jeżeli teraz zaczniemy, no możemy jutro zacząć, to się wyrobimy. No to czy nie jest argumentem właśnie, żeby zacząć jak najszybciej? Czy argumentem jest, poczekajmy, aż będziemy przy ścianie, to wtedy będziemy się nie, zastanawiać? To znaczy, ja powiem w ten sposób, tak jak tutaj pan, pan Wilk powiedział, ja też jestem zwolennikiem tego, żeby nie odkładać decyzji, że czasami lepiej zrobić coś niezbyt optymalnego, ale zrobić, żeby iść do przodu, natomiast żeby nie zrobić czegoś głupiego. Jeżeli chcemy, jeżeli mamy tego typu problem, to powinniśmy w miarę szybko pozbierać te analizy i przystąpić do podejmowania decyzji. Ale to już pięć takich było, i, I to jest mało? Nie, dla, dla ale trzeba je przejrzeć, porównać. Zgłasza ale rząd. One się podgłos, wszystkie z... A rząd wyznacza politykę transportową polski, nie tylko politykę transportową. I od rządu należy oczekiwać podjęcia szybkiej decyzji. Ale profesorze, rząd. rząd SLD w 2003 roku, ja już nie będę sięgał do czasów Gierka. Rząd SLD w 2003, rząd Platformy i PSL-u 12 w 2008 i w 2010. Rząd PiSu... W roku 2015 czy tam 2016 wszyscy konkludują w ten sam sposób. Musimy stworzyć jedno duże centralne lotnisko, tak jak wymyślił Gierek, bo to jest naturalne, między Warszawą a Łodzią. Bo tu mieszka najwięcej, Ale ludzi nie i po też to, w Panie Panie Redaktorze, nie, nie po to, żeby zabierać tych pasażerów portom regionalnym, tylko właśnie, żeby umożliwić budowanie tego efektu skali i łączenie Polski ze światem tam, gdzie porty regionalne nie są w stanie Ale w tej, w tej nic tego, Nie stoi na przeszkodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nowa ekipa, która miała wątpliwości do tego projektu, zebrała myśli i podjęła decyzję o starcie. Natomiast, to, natomiast to nie musi być od razu start i iść się tą samą szeroką ścieżką. To jest kwestia. Kwestia ustalenia strategii postępowania, czyli od czego zaczynamy, na jaką skalę idziemy, czy robimy jakiś okres przejściowy i wzmacniamy potencjał Modlina i na przykład Radomia, co z sportami regionalnymi, bo w trakcie dyskusji nad CPK pojawiały się takie koncepcje hubowe, że praktycznie jak najwięcej ruchu, żeby przerzucić sportów regionalnych, żeby to rozstrzygnąć, podjąć decyzję i zamknąć dyskusję, która trwa faktycznie za długo Dwie rzeczy. 50 na lat w Jedną rzecz, którą A. bym powiedział, że to pełna zgoda. znaczy przy wszystkich takich dziwnych zachowaniach poprzedniego rządu w wielu kwestiach tutaj akurat mieliśmy dużo przejrzystości, jeżeli chodzi o argumentację za CPK i tych raportów się pojawiało ile się odsłon i uważam, że to samo powinno być z rządem obecnym, jeżeli jest przeciwny, to powinien to wyłożyć te argumenty. One powinny być przejrzyste. Nie powinniśmy mieć takiej sytuacji jak dzisiaj, I to najszybciej. Przedstawiciele, przedstawiciele CPK nie przychodzą na te debaty i to nie tylko tą. Tak? Nie tak, dlatego, to że prawda. nie robią Mazurka, tylko generalnie nie chodzą na takie spotkania. To jest nie rzecz. lubią. Druga, druga rzecz to jest że coś, o czym nie rozmawialiśmy argument militarny. To tego to, 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 to zaraz to się do tego zaraz dojdziemy. Ja mam pytanie odnośnie tego, bo to jest pytanie zupełnie otwarte, bo ja autentycznie nie wiem. Niektóre pytania, które zadaję, czasami znam odpowiedź, chcę poznać inne poglądy, ale tu nie wiem. Powiedzcie mi panowie, słyszę zewsząd, zresztą to także pojawiało się w niektórych uzasadnieniach odmów, staram się być bardzo delikatny i dyplomatyczny, <laughs> przyjścia do naszej debaty, póki nie będzie audytu, mamy zakaz. Właśnie, wypowiadania mamy się. Mamy zakaz. I moje pytanie brzmi, czy ten audyt trwa? Powiem panu dla, dlaczego. Dzisiaj, na, dzisiaj pojawiła się taka informacja. Jeden, jedna z osób nie została upoważniona do tego, żeby mówić kto, więc pozwólcie, że zacytuję tylko oficjalne pismo ministerstwa, ministerstwa, jednego z ministerstw dotyczące, tak, widzisz, no bo jest ten, bo jest zasłonięte, i polityki regionalnej. To było pytanie o to, czy powstała jakaś grupa ekspertów, która robi audyt. Odpowiedź brzmi tak. Szanowny Panie, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego nie powołał dotychczas żadnego zespołu doradczego, eksperckiego w bieżącej sprawie, a bieżące wsparcie jest zapewniane przez Biuro Obsługi Pełnomocnika. Z tego wynika, że nie trwa żaden audyt, nie powstała żadna grupa poza grupą wewnętrzną w Ministerstwie. Czy ja to dobrze rozumiem, czy czegoś tu... Nie obawa, że dobrze to rozumiesz. I to jest, to jeżeli tak jest, no to potem nie dziwmy się, że powstaje ileś teorii spiskowych, które czasem absurdalnych, które rząd musi odpychać. Znaczy, jeżeli nie ma jasnego wyjaśnienia, to takie będą tego efekty. Panowie, bo to jest to pytanie, które ja już raz zadałem, a teraz chciałbym nim zakończyć tę część, zanim przejdziemy do dalszych. To jest pytanie, no dobrze. Jeżeli nie budujemy CPK, to co jest alternatywą? To to była jedna część tego pytania. Jeżeli nie budujemy CPK, to kto na tym zyskuje? Jeżeli nie budujemy to, CPK w tej postaci. w tej nie, postaci, nie, to nie jest historia <grym> jest. Panowie, no bo przecież doskonale wiecie zresztą, to dlatego bardzo się cieszę, że panowie tu przyszli, że komentarze internautów były takie, czy przeciwnicy CPK będą mówić tylko po niemiecku i czy debata będzie z tłumaczem. Otóż nie, proszę Państwa, szanujmy się i wierzmy w swoją jakby dobrą wolę. No więc ciesząc się, że panowie tu są, ja pytam, no dobrze, ale ktoś na tym straci, ktoś na tym zyska. Pytanie, jaka jest alternatywa? Pytanie kto? I to nie jest pytanie z podtekstem Niemcy. Jeżeli przyjmiemy taką opcję, że budujemy... Etapowo lotnisko w Baranowie, które odciąży Okęcie i pozostałe porty warszawskie. Etapowo myślę, tak jak na przykład budowano wiele portów, w tym Pyżowicki, gdzie zaczęto od jednej drogi startowej. Ja byłem współautorem planu generalnego portu lotniczego Pyżowice w roku 2001 i projektowałem wzrost ruchu lotniczego. Był bardzo mały, 150 tysięcy. To lotnisko dzisiaj przepuszcza 5 milionów ludzi, ale założono wtedy tereny podbudowę kolejnego pasa. Tereny pod rozbudowę lotniska y, i przyjęto pewną etapizację działań. Więc jeżeli idziemy etapami, decydujemy się na budowę tego lotniska, bo tak jak tu panowie mówicie, nie ma alternatywy, to ok, ale musimy skorygować plany kolejowe i powinniśmy. Bo pytał Pan, co w zamian, y, moim zdaniem, sieć portów regionalnych. Ja jestem zwolennikiem w ogóle koncepcji sieciowych i powiem dlaczego. Y, ost, y, zwłaszcza od czasu pandemii, bardzo interesuje mnie odporność, jak to niektórzy mówią, rezyliencja logistyki. Moim zdaniem układy sieciowe są bardziej odporne na awarie, na ataki i yy, yy, są w stanie być bliżej źródła potrzeb, a Polska, tak jak powiedziałem na początku, to jest kraj bardzo policentryczny na tle innych państw europejskich. Mamy silne ośrodki regionalne i subregionalne. Widzi pan, panie profesorze, jak Maciej Wilk łapie się za głowę? Hmm. Nie łapie Ale się na głowę. tak czy na nie? Nie no, to aż znaczy rwę się do, do odpowiedzi, ale to nie wiem, czy mogę już. To może pozwólmy jeszcze panu profesorowi Dobrze. Kruszynie odpowiedzieć po kolei. po kolei, tak? Znaczy mogę krótko powiedzieć, że bardzo podobnie jak pan profesor Tomanek, bym widział tutaj zyski w regionach, ale przy podobnym również założeniu, że my nie negujemy absolutnie koncepcji tego nowego lotniska. Wewnątrz, czy pomiędzy Łodzią a Warszawą, ale nie jako ten wielki hub w skali co najmniej Polski, ale kolejne lotnisko regionalne, które ma zastąpić te, 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 te wyczerpujące przepustowości Okęcia i, i pozostałych sąsiadów. Po co je budować? Panie ale tym, nie ale nie momentik no bo jeszcze, Warszawa rośnie. Momencik, jeszcze w tym kontekście ta wizja, którą tu widzimy z tyłu, wygląda na zbyt dużą i na pewno etapowanie jakiekolwiek musi się pojawić, ale tak jak Pan profesor powiedział, spokojnie z jedną drogą najpierw i może docelowo z dwoma, a nie z dwoma najpierw i docelowo z trzema czy czterema i ten układ, czy liczba dróg startowych, która oczywiście odpowiada też poziomowi cargo i przewozu pasażerski. To jest właśnie to, o czym Pan mówił. Również rzutuje na wielkość terminala, na wielkość tego całego aeropolis, o którym też mówiliśmy, tak? i również rzutuje na ten program kolejowy, do którego na króciutko tylko chcę wrócić, bo tu w pewnym momencie padła taka teza, że, że to lotnisko jest w tym miejscu, gdzie te szprychy się zbiegają. To nie jest prawda do końca. Jeśli jedziemy z Górnego Śląska, Zagłębia Krakowa, cm to ta CMK już wjeżdża nam do, do Warszawy. Niestety ta obecna koncepcja tak rozbudowuje węzeł kolejowy, żeby niestety na siłę z wszystkich szprych się tam Wjeżdżało. I dlatego tam się rodzi potężny dworzec, założenie kilkuset pociągów na dobę, peronów więcej niż w Warszawie Centralnej obecnie. I to właśnie obrazuje to przeskalowanie. Maciej Wilk i Tomasz Wróblewski. To, to może panie Tomaszu, bo to ja jeszcze muszę zebrać myśli. Znaczy, większość tych rzeczy żeśmy powiedzieli, znaczy rozdrabnianie tych inwestycji i rozstrzelanie ich w wielu miejscach wcale nie oznacza, że koszt będzie mniejszy, a niekoniecznie efekt będzie ten sam. Mówiliśmy o cargo, jak to już chyba podsumowuje to, co było powiedziane, że ciężko będzie w regionalnych ośrodkach zapewnić takiej ilości przewozów i ze względu na to, że nie będzie osób, które będą tam latały. I wreszcie nie mamy gwarancji, że rozbudowując kolejne ośrodki, będziemy w stanie zapewnić także odpowiedni transport dojazdowy, czyli ten, to cargo i osób. Także dotychczas nie powstała żadna inna kalkulacja. Znaczy, my rozmawiamy o czysto hipotetycznym rozwiązaniu. Z jakichś powodów przez te wszystkie lata. Nikt nie zaplanował takiego rozwiązania. Znaczy, dlatego mamy tę trudność, że nie bardzo możemy porównywać. Ale nie jakichś... zaplanował? Czy planując różne. Warianty. warianty? Wyszło nie, mu, że ten jest najlepszy. Nie wziął ich po w ogóle... Tak. Znaczy ja nie widziałem wyliczeń, jakby to wyglądało z siecią regionalnych ośrodków, chociaż presja polityczna ośrodków regionalnych była ogromna, żeby budować każdy... Tu było wspomniane lotnisko w Szymanach, tak? Żeby każdy ośrodek właśnie z Olsztynem miały swoje własne lotniska. I ta presja polityczna była. Także nie mogę sobie wyobrazić, że gdyby była taka możliwość, to nie powstałby przynajmniej jeden dokument, który by to uwzględniał. No właśnie, Panie profesorze, bo tylko tak jednym zdaniem, czy to właśnie nie jest dowód, bo pan mówi, nie wiem, czy widzowie to słyszeli, no, że, że to jest problem, że nie analizowano takiej koncepcji. Ale czy to nie jest tak, że jak się zamawia firmie renomowanej doradczej analizę tematu, to tam także takie scenariusze są brane pod uwagę. A jednak z jakiegoś powodu w pięciu kolejnych raportach, niepisanych przez tę samą firmę i nie zamawianych przez te same rządy, nawet robionych nie w tych samych czasach, tylko na przestrzeni wielu lat, koniec końców ten, to ostatnie zdanie zawsze, zawsze brzmi tak samo. Konieczność wybudowania centralnego portu lotniczego czy komunikacyjnego, komunikacyjnego, czy wzmocnionego jeszcze powiedzmy, otory, ale nawet tego lotniczego, to jest konieczność, to jest niezbędne. Czy to nie jest dowód na to, że panów koncepcja, nie, nie róbmy centralnego, a jak już centralne, to raczej jako kolejne lokalne, tylko rozbudowujmy sieć. Może to było analizowane i jakkolwiek to analizowano, zawsze wychodziło jako. Gorsze rozwiązanie. Nie znamy tych raportów, tak. Natomiast bardzo wiele zależy od tego, jak się zada pytanie. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o raportach odległych rok 2008-2010. To ja chcę no, powiedzieć, że 2006. a jeżeli jeszcze mówimy w ogóle o koncepcji CPK tam z lat 70. XX wieku, to musimy pamiętać, że wtedy w Polsce istniało w zasadzie tylko okęcie i nic więcej. Ruch regionalny był bardzo mały. 80 ileś procent przechodziło przez okęcie. Reszta to były porty regionalne. Gdańsk się liczył, liczył się Kraków, nic więcej. Katowice, tak jak powiedziałem, to było 150 tysięcy pasażerów rocznie i terminal, który przypominał Szopę. To było w ogóle lotnisko wojskowe wcześniej. W każdym bądź razie, być może, że należałoby w tej chwili zweryfikować to i zadać jeszcze pytanie, jaki jest potencjał rozwojowy portów regionalnych. One na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat niesamowicie się rozwinęły. To jest nie to... tylko Katowice, to jest Kraków, to jest przy Praca. Euro bardzo Gdańsk hmm. rozwinięty. Więc to jest takie pytanie, taka wątpliwość, czy nie powinniśmy iść równolegle i budować sieci lotnisk, budując etapowo, a nie rozrysować plan portu transkontynentalnego, ja pamiętam jeszcze tą koncepcję nieszczęsną Biała Podlaska, tak? też był taki pomysł. No, no i iść tymi, tymi ścieżkami. Proszę Państwa, bardzo dużo wątków, ale e, Panie Profesorze, po pierwsze to jest jak fałszywy konflikt de facto, czy budować CPK, czy rozbudowywać porty regionalne. Trzeba robić i to, i to. Gdyż również znowu jak spojrzymy na prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla portów regionalnych jest ewidentne, że Gdańsk, Kraków, Katowice, Rzeszów, Wrocław one, te wszystkie te porty będą musiały być rozbudowane. Bo ten ruch lokalny obsługiwany głównie przez, przez przewoźników niskokosztowych on będzie rósł i wyczerpie tą aktualną przepustowość. Więc tutaj nie ma sporu czy budować CPK, czy, czy robić porty regionalne. Trzeba robić to i to, bo... Porty regionalne adresują tą najbliższą ludziom potrzebę podróżowania bezpośrednio do tych swoich wybranych punktów. Ale też powiedzmy sobie, że żeby otworzyć jedno połączenie w tygodniu europejskie z portu regionalnego musi być 10 tysięcy pasażerów rocznie. I nie ma wcale wielu miejsc, gdzie lata 10 tysięcy pasażerów. W ten sposób, na przykład, panie redaktorze, pasażer z Gdańska albo z Sopotu. Nie poleci bezpośrednio do Brukseli, bo z Gdańska do, Sopo, do Brukseli lata łączy rocznie, rocznie 3,5 tysiąca ludzi. Więc nie będzie po prostu bezpośrednich połączeń w bardzo wiele miejsc z portów regionalnych. Teraz mówiliśmy o etapach w Katowicach. No i super, że tak zrobiono. I dokładnie tak samo się robi w lotnisku centralnym w CPK. Proszę Państwa, ja. Rozumiałbym Państwa obawy co do skali przedsięwzięcia, jakbyśmy mówili, że tu oto stawiamy lotnisko od razu na 60 milionów i, i hulaj dusza. No ale tak nie jest. Teraz ta pierwsza faza, która ma być zbudowana, to jest 34 miliony pasażerów względem no, 20, które przewozimy w Warszawie, a 24, które moglibyśmy przewozić, gdybyśmy tylko mieli przepustowość. Tu nam też jeszcze najwyższa Izba Kontroli niespodziewanie zupełnie w sukurs przybywa. Bo w jednym ze swoich raportów na temat CPK napisali, że próg rentowności lotniska to w ogóle będzie jakieś 24 miliony pasażerów. Więc ja twierdzę z dużą dozą pewności, że de facto możemy przenieść się z lotniska Chopina na CPK i od razu mieć czarne zero tak, na, na wyniku finansowym lotniska, a później czarne tylko... zero, czyli bazę. Czarne zero, czyli nie, czyli strat. nie generować strat. Okay. Okay. Ale teraz najważniejsza rzecz. Co jeśli nie, nie CPK? Proszę Państwa, będzie rósł rynek lotniczy w Polsce, zgadzamy się do tego. Nie tylko w Polsce, ale w całym naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w, w naszej najbliższej geograficznej okolicy czyli Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Ukraina i Białoruś rok 2019. To było 200 milionów pasażerów, średnio 1,2 podróży rocznej w ciągu roku. Na zachodzie Europy ludzie latają 3-4 razy w, w ciągu roku, więc ja nie twierdzę, że będziemy latać 4 razy więcej niż teraz, no bo to jest też kwestia ekologii i, i różnych tam innych spraw. Ale absolutnie jest w naszym zasięgu i potwierdzają to wszystkie dostępne prognozy, że za 15-20 lat będziemy latać 2-2,5 razy w ciągu roku. To oznacza, że w Polsce, ale też szerzej w tym regionie geograficznym, który zakreśliłem, będzie 150 milionów dodatkowych pasażerów, którzy, których dzisiaj nie ma, a się pojawią. I czy my chcemy zebrać się w sobie, zauważyć to, że mamy największy potencjał ludnościowy, gospodarczy, jak również know-how lotnicze, znakomite? I stworzyć tu ofertę, żeby część z tych 150 milionów ludzi przepuścić przez nasz hub, czy po prostu rzucamy ręcznik, stwierdzamy, nie, no nie da się w Polsce, jest wszystko takie beznadziejne, że się nie da nic zrobić, i oddajemy tych, tych pasażerów do Kopenhagi czy do, czy do Wiednia. Ja zdecydowanie stoję na stanowisku, że jesteśmy w stanie to zrobić, a zwłaszcza, proszę Państwa, jeszcze raz wrócę do tego know-how, bo tak, od roku pracuję w Kanadzie i powiem Państwu, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak jak niczego nam nie brakuje, tak, żeby móc naprawdę na światowym poziomie robić biznes lotniczy. I musimy na tym, na tym budować, no bo to by była zaprzepaszczona szansa po prostu. Szanowni Państwo, Państwo odpowiadaliście na pytanie dosyć proste i zerojedynkowe, Zawsze w ankietach internetowych łatwiej nam takie zadać. Czy jesteście za powstajem CPK i na bieżąco mamy Państwa wyniki? Teraz chciałem je pokazać. Bardzo proszę, o właśnie. Jest co, okej, okay. mogłem, mogłem wziąć lornetkę, nie? <laughs> wziąć lornetkę. Mamy tutaj tak. trochę z kuchni, żebyście Państwo wiedzieli, mamy podgląd, ale ten ekran jest dość mały. Ale... Do 10, 90%, no. tak, 90 tak. z naszych, no, od razu powiedzmy, z naszych y, widzów jest za powstaniem 70 tysięcy głosów, tak? Mhm. Dobrze widziałem. Dobrze, to teraz tak. Ja mam y, jedno pytanie krótkie. Jeden wątek całkiem duży. Spróbujemy nie siedzieć tu do rana, ale jednak jeszcze troszkę. Panowie, to, to krótkie pytanie brzmi: no dobra, ale czy nas na to stać? Czyli pytanie o pieniądze. Tak bo koniec końców trzeba je zadać zawsze na stole. Ile to kosztuje? To jest to trochę, ile można stracić. Tak? Czy, pytanie, czy my wydajemy pieniądze, czy je inwestujemy. Ponieważ wszystkie te bilanse, które w tych raportach były, mówią nie wiem, o 290 tysiącach nowych miejsc pracy. Mówią o tych 600 miliardach włożonych. To, jest, to są pieniądze, które będą zarobione. Czy możemy wyłożyć, czy stać nas docelowo, o ile pamiętam, tych pieniędzy, które musimy wyłącznie z budżetu państwa wyłożyć, to jest około 10 miliardów. Tak? No właśnie, to wyjaśnijmy, bo tutaj pada bardzo wiele różnych kwot i one się nijak nie pokrywają. Więc może pozwólcie, że tak dosłownie, tytułem podsumowania czy rozpoczęcia tej dyskusji, pojawia się kwota 150 miliardów złotych za CPK. Cały kwotę. Ale to jest cały 2030. koszt rozłożony na wiele lat do przodu. Z tego kosztu przeważająca większość to jest, to są te prychy. Samolotnisko lotnisko to jest niecałe 50 miliardów. Ale wśród tych 50 miliardów około 40 miliardów chcą wyłożyć prywatni inwestorzy, Myślę, tak. którzy zakładam, że nie są masochistami i po prostu wykładają... No dobra, nie są idiotami, chcą zarobić. Chcą zarobić. Tak? Polski podatnik, polski rząd to jest 10 miliardów na 10 lat do przodu. Tak? Do 30. Do 30, 30. czyli powiedzmy 6 lat do przodu. Mhm. Dla porównania, jedna nitka metra w Warszawie to jest 5 miliardów. Mhm. I nikt tego nie kwestionuje, że potrzeba. Tu mówimy o 10. I dla porównania, teraz nie chcę być źle zrozumiany, ja absolutnie nie kwestionuję decyzji o 13 czy 14 emeryturze. Ale 13 i 14 to są 22 miliardy złotych. Dwa razy więcej niż, roknie. Roknie niż, to, wszystko, tak, niż to wszystko, o czym my tutaj mówimy. No, tarcza tarcza COVIDowa. COVIDowa było 200 miliardów. Mówimy o 10 miliardach złotych. To, to nas nie stać? Ja troszkę pozwolę sobie skorygować, bo. Yy... 46 miliardów na lotnisko. 60% z tego ma być pokryte przez kredyt pozyskany na zasadach komercyjnych przez spółkę celową CPK Lotnisko. Czyli zostaje z 46 miliardów 18 miliardów do sfinansowania z equity, z kapitału własnego. I teraz są znalezieni dwa inwestorzy zagraniczni. Firma Vinci i IFM Vinci jest operatorem 70 lotnic na całym świecie, więc to są poważni gracze, którzy przyszli, zweryfikowali biznesplan, stwierdzili spina się i zaoferowali wydanie 8, 8 miliardów złotych z własnej kieszeni na, na poczet tych 16, które trzeba wydatkować, więc z 16 robi nam się 8, a 3 co najmniej już wydatkowano, więc de facto przy tym ogromnym stole... Dyskutujemy dzisiaj o tym, czy Polskę stać na wydanie 5 miliardów złotych przez kolejne 5-6 lat, żeby zbudować lotnisko. Przypomnę, że budżet państwa w zakresie przychodów Skarbu Państwa to jest w zeszłym roku 573 miliardy złotych. Czyli mówimy o 0,9% jednorocznego budżetu Skarbu Państwa. No ja szczerze mówiąc odmawiam dyskusji, czy nas stać na to lotnisko, czy nie, bo... Ewidentnie nas No i cały czas nie mówimy o zyskach, tak? Czyli jak, jeżeli policzymy to jako inwestycja w stosunku do potencjalnych zysków, no to ja nie znam inwestora, który by nie wyłożył takich pieniędzy. Okej, okay, zapytaliśmy w tę stronę, czy nas stać, to musimy zapytać w Oczywiście. tę stronę, czy nas stać. To znaczy, znaczy tak, przede wszystkim pierwszą rzecz, którą powinno się zrobić w tej chwili przy tym szumie informacyjnym, to powinno się, i to rząd powinien zrobić, przedstawić jednoznaczne wyliczenia, ile faktycznie trzeba wyłożyć ze środków publicznych i podjąć decyzję, czy to jest ten priorytet, w który idziemy. Bo jeśli tego nie robimy jeśli by to było 150 miliardów do roku 2030 plus potem dalsze wydatki, to trzeba sobie odpowiedzieć na to, czy nas stać, czy nie. W skali. Polski 200 miliardów złotych to nie są pieniądze, które kładą nas finansowo, zwłaszcza na tyle lat. Padła informacja o COVID, -zie. ja chcę powiedzieć, że PKB Polski. PKB to jest w granicach 700 miliardów dolarów rocznie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że mamy całą masę rozciągniętych różnych wydatków i różne priorytety. Musimy, jeżeli chodzi o samą infrastrukturę transportową, musimy inwestować w dostępność komunikacyjną, czyli to, co nie jest tak widowiskowe. Mhm. Budowa jakiejś linii, dołożenie drugiego toru, poprawienie błędów programu kolejowego itd. itd. Jeśli chodzi o infrastrukturę w skali kraju, mamy potężne wydatki na sieci energetyczne. Nie będzie elektromobilności, jeżeli nie zostanie zmieniony stan sieci. Brakuje nam energetyki i elektrowni. Znaczy, nam, z... Czyli mówiąc, mamy kołdra minus... jest zawsze za czyli, czyli kołdra jest za krótka. I teraz należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te 150, 200, a nie wiadomo w sumie ile, czy to jest pieniądz, który decydujemy się w takiej skali wydać, czy jakoś to dzielimy. Tu jest kwestia ustalenia priorytetu i strategii. Natomiast odpowiadając syntetycznie na pytanie, czy nas na to stać, no oczywiście, że nas stać, tylko jest pytanie do podatników: czy oni chcą akurat na to wydać w pierwszej kolejności. Profesor, 90% profesor, tam... tych, którzy byli w ankiecie, powiedzieli, że chcą, którzy oglądali. Pan profesor. To Mam to... dobrą tylko informację, proszę, będę szybki. Proszę. 155 miliardów złotych, de facto polski budżet to ma to kosztować 66 miliardów, tylko, bo reszta to są właśnie środki inwestorów i dotacje unijne na kolej. Więc tak to jest w tym programie wieloletnim zapisane, że 66 to jest de facto ekspozycja Skarbu Państwa finansowana obligacjami, czyli też nie do końca de facto wydatek, wydatek budżetowy. Ja tylko powiem, że na naszej stronie Washington Enterprise Institute w Irsitek, opracowanie, które co rok robimy zmarnowanych pieniędzy podatników. Jak lokalne rządy, rząd państwowy marnuje pieniądze podatników i to są bardzo śmieszne przykłady, jak mosty dla wiewiórek, toaleta w środku lasu itd. 12 miliardów to kosztuje. No no tak, tylko to to jest tak. wydatek roczny 12 miliardów, tylko to... my możemy z tych głupot z mostów dla wiewiórek to pokryć. No Chciałbym tak, jednak, to... że pan profesor się nie no, no, tak, no, ja powiedzieć, krótko, bo, 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 bo też w zasadzie odmówię odpowiedzi w, 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 w tak ustawionej dyskusji tutaj już się różne kwoty pojawiły, czy tam 160, a może nawet tylko 10 miliardów. No to 10 to możemy na zrzutka.pl Kpl może nawet zbierać, ale to trochę budzi wątpliwości, czy taki wielki program to, to będzie akurat yy, tak niedużo kosztował, yy, ale to właśnie jest tutaj chyba rola tego audytu, który no, jak który podejrzewamy nie, 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 nie bardzo jeszcze powstaje, no. ale to jest właśnie Mogą kluczowe pytanie, żeby rzetelnie pokazać nam, yy, czy to naprawdę tyle może kosztować. I to właśnie ten wątek ty, 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 ty rozdysponowania tych kosztów no, tutaj jest bardzo istotny, bo, 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 bo no, jeśli to miałoby ileś kosztować i sobie spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy nie można przypadkiem lepiej tych pieniędzy wydać, no to wtedy nam by mogło podać konkretne argumenty w tym dziale kosztów. Bo żeby, żeby to nie dołączyło do tych postów dla wiewiórek, panie prezesie, za 20 lat. Tutaj powrócił do nas temat audytu, a faktycznie myślę, że, że chciałbym podzielić się z państwem moją obawą co do tego, bo ja nie odmawiam nowemu rządowi. Prawa, wręcz może nawet i konieczności sporządzenia audytu tego projektu, chociażby dlatego, żeby wszystkie te trupy w szafach powylatywały i żeby nowy rząd miał czystą kartę w realizacji dalszej tego projektu. W ogóle nie ma dyskusji co do tego, ale fundamentalnie sprzeciwiam się konieczności audytu zasadności w ogóle projektu budowy nowego lotniska, no bo wszystko to, co Państwu przedstawiam, to nie jest jakaś wiedza tajemna z jakiegoś audytu, no tylko publicznie dostępne informacje. I, i, te, i teraz tak. To, co mnie bardzo martwi, to jest to, że jak słyszę, właśnie odmawiają ludzie, z, teraz minister czy pan pełnomocnik rządu, przyjścia tutaj na tę debatę, bo audyt. No ja twierdzę, że nie potrzeba żadnego audytu, żeby rozmawiać o zasadności projektu. To jest pierwsze. A po drugie, to, co mnie już w szczególności martwi, to jest to, że kogo się nie posłucha z dzisiejszej koalicji rządzącej, to to się słyszy no jakieś bzdury o, ym, o zlewniach wód na, w Baranowie, o transatlantyckich lotach low-costowych. O, o, o uprawy jeszcze. O, tak, tak, o życiodajnej warstwie ziemi się słyszy. Nie, nie słyszałem ze strony koalicji rządowej ani jedna, ani pół argumentu za tym, że to może nie jest taki głupi pomysł. Nawet dzisiaj mieliśmy plejadę wystąpień, już litościwie odpuszczę państwu wymieniania nazwisk, no ale powinni się wstydzić ci politycy, którzy wygadywali te bzdury na temat projektu. Jak można wierzyć, że ten audyt będzie przeprowadzony uczciwie i faktycznie transparentnie, jeżeli cały czas słyszymy ze strony koalicji rządowej w zasadzie wyłącznie, dlaczego nie robić tego projektu? No dobrze, to wczoraj widzowie kanału Zero mogli posłuchać bardzo ciekawej rozmowy ge generała Andrzejczaka ze Sławomirem Demskim. No i tam padły bardzo ważne, mam wrażenie ciekawe Słowa na temat tego, o czym jeszcze nie mówiliśmy, a co już zostało wywołane, czyli o tym, że CPK to nie tylko lotnisko, to nie tylko kolej, to nie tylko wygoda lub okazja do zarobków, ale to także aspekt militarny. To może posłuchajmy generała Andrzejczaka. Myślę, że. Yy że to CPK należałoby troszeczkę inny kontekst wsadzić z wojskowego punktu widzenia, to się umówiliśmy, także ja będę prezentował tą wojskową stronę, że sama budowa takiego portu jest komunikacją strategiczną do adwersarza, że my mamy zdolność przyjęcia w czasie, w którym sami zdecydujemy, niespółmiernie dużej pomocy czy, czy sił wzmocnienia. I on sam w sobie, ten, ten centralny port, tak będzie stanowił taki element A Reszty spraw dotyczących, jak on będzie osłaniany, jak on będzie tutaj zabezpieczany, to jest zupełnie wtórna, wtórna rzecz. I Zresztą wojna na Ukrainie też, też pokazuje, że nie da się tych efektów uzyskać jednym Iskanderem czy tam jednym kalibrem. Jak się okazuje jednak. Tak? Że to trzeba naprawdę bardzo, bardzo wielu środków. E, oczywiście, więc mamy ten, ten wymiar państwowy, że Polska, która chce aspirować do, do wyższej tutaj ligi na pewno potrzebuje takiego przykładu dojrzałych inwestycji tak jak to było na przykład tak wspomniana przy mnie Gdynią. na pewno potrzebuje aby dookoła tego były te wszystkie technologie zdolności które pokazują nowoczesną Polskę z pomysłem na siebie pytanie dostałem przed chwilą od Artura Dziękuję bardzo, Arturze. Czy nie jest jednak przypadkiem, że potrzeby budowy CPK popierają publicznie generałowie polscy i amerykańscy? Czy CPK nie jest infrastrukturalnym takim e, zwornikiem anglosaskiego komponentu w Europie? No nie wiem, czy to z anglosaksońską kulturą ma coś wspólnego, natomiast e, mamy nowe projekty, nowe plany NATO już po wybuchu agresji rosyjskiej na Ukrainę, które przyjęły pewne dość ambitne założenia na wypadek rozpoczęcia się działań na terytorium NATO. No i mieliśmy nawet manewry jeszcze wcześniej, Anakonda w 2022 roku, które były niezwykle ambitne i tam przerzucano było ogromne, jak nam mówiono, ilości wojsk. To było 6 tysięcy żołnierzy przerzucono. Teraz te założenia po szczycie madryckim NATO mówią o konieczności szybkiego przerzucenia w ciągu 20 dni 100 tysięcy żołnierzy. To jest coś niewyobrażalnego, jeżeli chodzi o doczeka, bo to 100 tysięcy żołnierzy, to przy 6 tysiącach żołnierzy to było chyba 3 tysiące kontenerów takich wielkich wagonów sprzętu samego, tak? czyli to trzeba policzyć przez jeszcze kolejne. W ciągu 180 dni ten sam plan zakłada przerzucenie 500 tysięcy żołnierzy natowskich na, na te tereny. My nie mamy dzisiaj takiej infrastruktury, żeby to zapewnić. Oczywiście kwestie bezpieczeństwa pozostają, tylko pamiętajmy, że na Ukrainie wszystkie lotniska zostały zniszczone w, w ciągu kilku pierwszych dni. A nie boisz się tam kurze, to, bo to jest ten argument, który się też pojawia. Zbudujemy jeden wielki hub. Oni nam go zbombardują i wszystko pójdzie w drobiazg. No może tak być i z tego powodu do tej pory te większość tych lotnisk była, mimo już że już jesteśmy w NATO wiele lat, w, Niemcze w Niemczech, tak? Żeby ono było odsunięte dość daleko. Natomiast teraz boimy się trochę innego stylu wojny, takiej wojny bardziej zaczepnej, że niekoniecznie wielka armia wkracza od razu na tereny Europy Środkowej. Boimy się takiego y, szybkiego, krótkiego uderzenia i konieczności szybkiej kontrakcji. Tak? Ja sądzę, że to jest podobny problem, o którym dyskutowaliśmy w kontekście cargo. Tak? Czy, czy, czy lepiej mieć jeden duży punkt, czy może więcej mniejszych? Z jednej strony są te duże liczby, o których Pan mm -hmm. mówił, i potrzeba przywiezienia ich w dużym tempie i, mm -hmm. i w jakiś dobrze skomunikowany punkt. Ale z drugiej strony też sądzę, że wojskowi potrafią sobie korzystać też z wielu mniejszych lotnic, no, nawet, nawet potrafią korzystać z tak zwanych drogowych lo odcinków lotniskowych, prawda? Czyli gdzieś tam lądować w ramach specjalnie przygotowanych odcinków dróg. Więc no nie, nie, nie znam całej rozmowy z Panem Generałem, więc, więc nie wiem, czy się jeszcze te wątki też pojawiały, ale nie sądzę, żeby. Wyraźnie jedyną z punktu widzenia militarnego opcją było posiadanie tego wielkiego hubu, bo raczej wojskowi powinni mieć chyba więcej jednak ośrodków po to, żeby no, chociażby. No, uniknąć... Andrew Mikhail, analityk dos... amerykański no, w właści... wojskowości. Tak, tak w sprawie wojskowości. On, właśnie... optował, on optował za budową CEPAG, twierdząc, że to jest. No, z... no, powoływał się też na amerykańskich generałów. Tak. Którzy też tak twierdzą. Mhm. Mo to może Jeśli chcemy sekundę. zwiększyć skuteczność polityki odstraszania Rosji, to potrzebujemy nowego centralnego lotniska w Polsce i zbudowania wokół niego całego systemu komunikacyjnego. CPK będzie punktem ciężkości całej wschodniej flanki NATO. Andrew Michta, o którym mówiłeś, przygotowując się... Jedną, nie, prawda? oczywiście. A czy to nie jest tak, panie profesorze, bo pan używał y, argumentu wojny tak samo jak y, y, pandemii, jako takiego argumentu y, Zastanówmy się, bo są elementy w naszym otoczeniu, które mogą zachwiać naszymi kalkulacjami. Otóż mamy wojnę. Wtedy, kiedy robiono te wyliczenia, nikt nawet nie myślał o pełnoskalowej wojnie za wschodnią granicą. Mamy wojnę i właśnie ta wojna pokazuje, jak bardzo potrzebujemy także łączności lotniczej. Zanim pan profesor odpowie, to ja mam dla naszych widzów informację. Za chwilę, właściwie, włączymy telefony. Nie będzie ich bardzo dużo, proszę się nie gniewać, nie, nie wszystkich na pewno zdążymy wysłuchać, ale tak można do nas dzwonić, numer się wyświetla. Pan profesor. Panie profesorze. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Współczesna logistyka cywilna wywodzi się z wojskowości. I tu powinni się wypowiedzieć logistycy wojskowi. Pan generał wczoraj, ja słuchałem tego programu, cytował von Klausewitza. I on, Klausewitz napisał w swojej takiej właśnie epokowej książce, że strategia to jest sztuka prowadzenia wielkich operacji. On jeszcze dodawał wojennych. No i teraz czas zadać sobie pytanie, co jest celem, a co środkiem. Jeżeli naszym celem jest przyjęcie szybko dużej liczby Liczby wojsk, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie takie centralne rozwiązanie, czy sieciowe. Bo pan generał wspomniał, że rozwiązaniem drugorzędnym jest kwestia bezpieczeństwa. Natomiast faktycznie, jeżeli mamy jeden. Punkt, łatwiej mu zagrozić. I to nie tylko myślę tutaj o jakimś zbombardowaniu, ale jakieś ataki hakerskie, błędy oprogramowania, różnego rodzaju rzeczy. Natomiast kiedy mamy sieć, dla porównania, internet jest siecią. I coś nawali w jednym punkcie, to pozostałe punkty przejmują tak jak w organizmie. Czasami ale ja zrozumiałem zdarza. to, o czym mówił kilkukrotnie pan, pan Maciej Wilk, bo znowu przynajmniej w pana wypowiedzi ja słyszę, może źle słyszę. Takie albo budujemy jedno, Albo budujemy nie, małe. Ja mówię, A budujmy. mówię jedno i, bu, i drugie nie? Budujmy, budujmy lotnisko, które ma obsłużyć Warszawę. Niech ono będzie dużym, największym polskim lotniskiem, tak? tak, jak Okęcie jest dzisiaj największym lotniskiem. Natomiast budujmy również porty regionalne, rozwijajmy je równie intensywnie. I odpowiedzmy sobie na pytanie, z punktu widzenia logistyki wojskowej, czy to jest lepsze i bardziej skuteczne rozwiązanie, czy mniej skuteczne. Możliwe, że powinni się jeszcze powiedzieć eksperci, natomiast wojskowości. Natomiast no dzisiaj mamy już lotnisko dla F-16 na przykład i ono, nie mamy pięciu, sześciu lotnisk, tylko mamy jedno, także ze względów na koszt, na infrastrukturę i ono jest pod Poznaniem, ale to jest jedno. One nie są te lotniska no też, rozrzucone po czasie. F-16 też nie to nie jest dużo, prawda? Maciej Wilk i to... telefony później. To... Telefony już Wojsk... czekają, więc pan Maciej Wilk i po pana no. wypowiedzi telefon pierwszy. No więc wojskowym nie jestem, ale się postaram wy... odnieść tak, nas słynny polski zdrowy chłopski rozum wydaje mi się, że łatwiej jest obstawić jeden punkt na mapie bateriami przeciwlotniczymi przeciwrakietowymi i przeciwrakietowymi i bronić jednego takiego punktu szczelną kopułą, jak Iron Dome w, w Izraelu niż sieci lotnisk. To też widzimy na Ukrainie, przecież że Kijów jest super broniony i tam mało co spada, no ale już inne miasta obrywają, no bo nie są w stanie wszystkich wszystkich miast niestety bronić przed bandyckimi napadami, ale. Też wydaje mi się, że na wypadek wojny to, to porty lotnicze to w ogóle tracą rację bytu. No bo też no, powiedzieliśmy sobie, że na Ukrainie de facto wszystkie porty zostały wyłączone. W czasie wojny to faktycznie te drogowe odcinki lotniskowe e, są, są kluczowe. Natomiast to, co mi się wydaje jakby kluczowe, to jest to, że jeżeli zaczyna być niebezpiecznie i właśnie jest, zbliżamy się gdzieś do progu wojny, to żeby móc naprawdę szybko przerzucić dużo sprzętu i dużo ludzi w, w jedno miejsce i... I w związku z tym też patrząc z, log z perspektywy logistyki, no, łatwiej to wszystko zorganizować i stworzyć strukturę infrastruktury, sprzęt zamienić w jednym miejscu niż, niż w szeregu rozdrobnionych punktów. To też może być argument dla kogoś, kto ewentualnie chciałby nas zaatakować. I musi wliczyć w swój e, rachunek ryzyk to, że w to miejsce można szybko dużo przerzucić. Tak mi się daje. Pierwszy telefon? Tak. Drodzy dzwoniący, prośba, przedstawcie się i konkretne pytania, bo wielu z Państwa czeka, więc. I może do konkretnej osoby, jeśli się da? Tak, słuchamy. E, dobry wieczór, Rafał e, z Warszawy. Dobry wieczór. Znakomita e, debata. Chciałbym pogratulować tej dyskusji. E, Pierwsza w zasadzie, konkretne rozmowa o CPK, także gratulacje jeszcze raz panowie. Ja w zasadzie takim pytaniem, bo zastanawia mnie ta dyskusja na temat strachu lotniczego. Co ma skusić firmy typu, nie wiem, Debeschenker, Kunenagel, DHL, UPS, FedEx, żeby lądowały właśnie w Baranowie na lotnisku CPK, skoro w zasadzie większość tych firm czy Dwie na pewno są niemieckie, a jedna szwajcarska. To znaczy, co, co, co Niemcy mieliby takiego zrobić, aby, aby te samoloty mogły tam spokojnie lądować i te podatki zostawiać w Polsce, a nie właśnie w sąsiadów zachodnich? To pytanie I... do konkretnej pa. osoby, czy tak do wszystkich? I, i może do pana menadżera, który, chyba, który w branży noticzej. Yy... Macie, Maciej Wilk. Bardzo panu a, dziękuję. Tak, tak. Myślę, że tak. Dziękuję. Bardzo dziękuję za telefon, panie Macieju. Myślę, że po pierwsze ekonomia skusi, skusi tych spedytorów do tego, żeby w większej ilości pojawiać się w Polsce, gdyż mówiliśmy o tym koszcie tej ostatniej mili. Jak mamy przesyłkę do przesłania do Kowna, to no, łatwiej, szybciej i taniej ostatecznie, zwłaszcza po tym wejściu ETS-2. I objęciu opłatami za emisję CO2 również transportu drogowego, lepiej dla nich będzie mieć taki punkt przeładunkowy bliżej serca regionu. No to Wydaje mi się, że to jest taki podstawowy element kalkulacji ekonomicznej tychże spedytorów. Oczywiście jest olbrzymie pole do popisu również dla czynników zarządczych, żeby, żeby jakieś, jakimiś tutaj zachętami różnorakimi, jak to, jak to bywa zachęcić te, te spółki do lokowania tutaj swoich centrów przewodów. No i zawsze jest takie czy te biznesowe pytanie, czy jeżeli będą inni, czy stać ich na to, żeby tam nie być? Muszę ci się przyznać, że wczoraj i przedwczoraj yy, robiłem bardzo długą kalkulację. Być może ostatnio tak skomplikowaną robiłem na studiach, bo chciałem policzyć, o ile taniej jest, lecąc z Pekinu, tak sobie przyjąłem, mm -hmm. lądować pod Warszawą niż na przykład w Monachium albo we Frankfurcie. Wliczyłem w to kilka rzeczy, mocno się obczytałem, z całą pewnością nie jestem ekspertem, jak pan Maciej, Wilk, więc proszę pamiętać o zweryfikowanie, ale wyszło mi z tych kalkulacji, że duży samolot, taki typowy, duży samolot transportowy, transportujący ludzi a na dole właśnie pod ich siedzeniami e, e, ładunki, traci na tej odległości, czy ten koszt jest niższy w Warszawie około. 20-30 tysięcy dolarów za samolot niż dolot do Monachium albo do Frankfurtu. Czy to jest możliwe? Czy to dolarów? 20-30 tysięcy dolarów, tak. Na jednej takiej rotacji? Tak. No, 30, tak. Okej, okay. patrz. Tak. Patrz, po, jest potwierdza, jest... potwierdza, potwierdza tutaj tak mój kalkulator na komórce. E, tak. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę się przedstawić, zadać krótkie, w miarę krótkie pytanie i ewentualnie wskazać, do kogo to pytanie jest kierowane. Dzień dobry, Bartek śleszka. Dzień dobry. Dzień. Ja mam takie pytanie do m, głównie ludzi, którzy są przeciwko CPK. Co kieruje nimi? Jakby... Czy to są jakby aspekty ekonomiczne, że to będzie droższe? droższe czy w jaki sposób to wygląda? Dziękuję. Dziękuję. To nie są tylko argumenty ekonomiczne staraliśmy się je przedstawić, natomiast niewątpliwie ekonomia jest u podstaw tego, co, co, co tutaj prezentowaliśmy. Ja bym powiedział, że przed ekonomią jednak są polityki publiczne, czyli ustawienie działań państwa i przedsięwzięć według pewnych priorytetów. No i tu jest wątpliwość, czy port, zwłaszcza kreślony w tych wizjach takich ogromnych, to jest coś, co powinno być pierwsze, stąd Próbowaliśmy Z panem profesorem nieco tonować i mówić o etapach, o tym, żeby ten port rozwijać stopniowo, jeżeli faktycznie alternatywne koncepcje związane z wykorzystaniem istniejących lotnisk warszawskich, wokół warszawskich nie są w stanie przejąć tego ruchu, który Warszawa generuje. Natomiast jeżeli chodzi o rolę hubu transkontynentalnego, mamy poważne wątpliwości, przede wszystkim ekonomiczne. Czy Polska ma, uwzględnione wszystkie ryzyka i to, jaką strategię na przykład obronną przybiorą porty, które dziś obsługują chociażby to potężne cargo, chociażby Frankfurt, chociażby Lipsk, Wiedeń. Przecież nie będą czekać bezczynnie, aż tutaj wydrze się im pracę zrobić. Panie profesorze, profesor Kruszyna, dlaczego pan jest przeciwny? Pyta nasz słuchacz. Mamy wątpliwości, panie redaktorze. Czemu zaraz tak albo nie? Ja nie mam, tak tak nie nie. Do ja nie mam yy, takiego przekonania, że panowie są przeciwni. Ja, ja to bardzo chcę podkreślić, bo o tak takie ustawianie ci za ci przeciwko, to tak naprawdę burzy to, po co myśmy tę debatę robili. Bo gdyby tak to miało wyglądać, w zasadzie moglibyśmy losować. Moglibyśmy zlinczować chodzi, po prostu. Tak od chodzi razu o to, żeby podzielić się film. argumentami. Ja sobie mhm. bardzo cenię te argumenty, bo rzeczywiście jest tak, że dobrze jest się zastanowić, co jest priorytetem. Ale to jest też to, co mówił pan Maciej Wilk. Rzeczywiście, policzmy to najpierw. Sprawdźmy to wszystko 100 razy. żeby nie było, że robimy to z powodów politycznych, ale dobrze. Myślę, wywołem pana i... Ma później konsekwencje społeczne, prawda? I to, co nie rozwijaliśmy, bo no nie czas i miejsce, czyli te parametry techniczne, mm -hmm. jednak w skali jakiegoś przerysowania, one bardziej rzutują na to, bo robią nam więcej kosztów, tak? I to w szczególności też środowiskowych i społecznych. A tych korzyści jest niewiele więcej. To Taki przysłowiowy ten z o jakimś tam poziom prędkości może nam zaoszczędzić w podróży cztery minuty, prawda? Czyli, czyli taka symboliczna podróż z Wrocławia do Warszawy mogłaby trwać nieco mniej niż dwie godziny, przy dzisiejszych ponad czterech godzinach, ale jeśli by trwała na przykład dwie i pół, no to, to w mojej ocenie też jest akceptowane. Jasne. To też jest duży progres, ale jest okupiony mniejszym kosztem. Oczywiście kolejny telefon zapewne już czeka, słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Tomek, jestem z Podkarpacia. Od 12 lat pracuję w branży lotniczej i mam takie pytanie: ponieważ przewożę od wielu lat krew, przewożę komórki macierzyste. Ja mam takie pytanie, na ile przeciwnicy wyceniają sobie ludzkie życie? Bo to jest takie, oprócz tego, że powiemy sobie, że zbrojenie okej, okay, przewóz pasażerów jest okej. Okay. Natomiast ja od 12 lat przewożę takie rzeczy jak krew, przewożę takie rzeczy jak komórki macierzyste, które z Polski niestety muszą lecieć do Lipska, tam są przeładowywane i rozsyłane na cały świat. Wydaje mi się, że port komunikacyjny byłby w stanie przewozić ten transport zdecydowanie dużo szybciej i moglibyśmy pomagać no, zdecydowanie na pewno ludziom w życiu. I to, to jest takie moje pytanie. Na ile sobie panowie wyceniają ludzkie życie? Nie? Czy to jest te 5 miliardów, które musimy zainwestować, czy to jest po prostu wysyłanie tych komórek i krwi do Lipska? Panowie jest... odpowiedzą, ale ja chcę tylko jak powiedzieć trochę się czuję w obowiązku jako prowadzący. Pozwólcie państwo, yy, czy znaczy może nieeleganckie zrecenzowanie pytań, ale uważam, że ustawianie no, tej pierwszy? dyskusji właśnie w takiej no, roli nie, yy, nie jest w porządku. Tak mi się wydaje. Ale jeżeli to jest proste prost prost pytanie, bo czy nie lepiej by było, żeby te przewozy z Jasionki na przykład, skoro pan z Podkarpacia tutaj mówi, z Rzeszowa Jasionki, no, z lotniska no ma, lecieć, no nie, nie to chcesz, jest kwestia chcesz taka, chcesz że można tam to spróbować zorganizować, żeby nie trzeba było do Lipska jeździć. A pan chce jeździć do, do Baranowa, a przecież mógłby z Jasiąki. To chyba okay, byłoby dziękuję. korzystniej dla ludzkiego. Dziękujemy serdecznie. Tak, to to, że... tak słuchamy pana. Tak, tylko że ten transport i tak pójdzie do lidka, który będzie przeładowywany na przykład do Hongkongu, do Szwajcarii, do innych krajów i no, no, tak dalej. Fakty lotniska w Baranowie wygląda. tego nie zmienia, bo to jest kwestia zorganizowania transportu no, i że twierdzę, jest, że, że może z Rzeszowa lecieć. Dziękujemy i prosimy o następny telefon. I rzeczywiście ja się trochę przyłączę do tego apelu. Jeżeli to, ta debata ma być merytoryczna, a cieszymy się, że jest, to, to niech ona taka pozostanie. Halo, halo? Merytoryczne w sumie. Jak najbardziej. Hmm. Brak chętnych. Się ktoś urwał? Chyba tam? się już urwał. Nie, nie, tam chętnych akurat A nie brakuje może już do końca będziemy. Mieć. Tak. O, tam, o, jest pan... zmęczenie materiału. Już jest, już jest, już wróciłem. Jestem. Tak, to zmęczenie materiału jest sygnalizowane, więc to jeszcze. jeszcze dopiero... Trzy telefony, tak. Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór. Dobry, dobry wieczór. Z wielkim tchem oglądam tę debatę. Chciałem pogratulować. Panom, którzy zgodzili się być na nie, to na pewno jest dość trudne w tym wypadku. Bardziej pytanie mam do pana prowadzącego, do pana Mazurka, czy to wszystko nie będzie tak ustawione przez polityków. Czy budowa CPK nie zostanie jednak zablokowana z powodów politycznych, a nie będziemy patrzyli na ekonomię, która moim zdaniem raczej na pewno się zgadza. Wie pan, mam wrażenie, że pańska, znaczy pańskie pytanie jest tak skonstruowane, że ja no co ja mogę panu powiedzieć wprost mówiąc. Jeżeli słyszę, że nie, nie jest robiony audyt, choć rzeczywiście no, mówiono, że to od początku, że od tego zaczniemy, że z tym ruszymy. Jeżeli zamiast audytu słyszymy tylko cały czas argumenty na nie, nie poprzedzone rzeczywiście tym audytem, no to i nie poparte faktami. I nie poparte żadnymi innymi dowodami. Wie pan, no tak, no jeżeli pełnomocnikiem rządu spraw budowy CPK zostaje zadeklarowany przeciwnik budowy CPK, członek zespołu, który w nazwie ma przeciwdziałanie tym przeskalowanym inwestycjom, pan Maciej Lasek, to istnieje obawa, że pan ma rację, że to nie ekonomia zdecyduje, tylko polityka. Ale znów. Chyba najgorzej, co się może stać, to to, że bo ten temat pewnie wróci. Jak nie teraz zbudujemy to lotnisko, to za pięć lat, za osiem, za ileś. Ja, ja, ja bym tylko dodał do tego, że to, co jest fascynujące, nie tylko w tej debacie, ale w, w tych telefonach i w tym, co się dzieje w internecie, to jest reakcja społeczna. Znaczy, że ludzie zabrali głos. Zaczęli być bardzo aktywni w przestrzeni i stali się i zaczęli wywierać presję również polityczną. Także ja bym tego nie przesądzał, bo politycy jednak przede wszystkim reagują na głosy opinii. Ale Panie Tomasze, ja się tutaj zgodzę, bo... Czy wyobrażają sobie Państwo jeszcze jakiś czas temu, żeby 50 tysięcy ludzi podpisało petycję w internecie za budową jakiegoś lotniska czy jakiegoś innego infrastruktury? Ogląda nas w tej to? chwili mimo późnej, późnej godziny ponad 70 tysięcy ludzi. No To jest jednak imponujące, Dziękujemy. że ludzie chcą słuchać. Sześciu gadających facetów. I to jest siła polityczna. I to ponad 2 teraz... godziny. I to ponad 2 godziny. To, to... Ale to też była sugestia, że już powinniśmy to <laughs> do, <dobrać. śmiech> Tutaj pan profesor już mówił, że następuje zmęczenie materiału, więc przedos... mamy kolejny telefon. ostatni tak. telefon. Dobry wieczór. z Krystian Dobry... z Krakowa. Ja nie będę ukrywał, że jestem za budową CPK, oczywiście, bo tutaj tak jakby zalety przekonały mnie. Ale ja mam pytanie, co my jako zwykli obywatele. Moglibyśmy zrobić, żeby pomóc właśnie jakoś wesprzeć tą inicjatywę. ja się zgłaszam do odpowiedzi. Proszę. Proszę Państwa, po pierwsze strona internetowa www.dlarozwoju.pl, tam jest petycja, <śm> któ która już zebrała sobie 50 tysięcy ludzi, a mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu będzie więcej, bo presja ma sens. Jak czytaliśmy wczoraj chyba na wirtualnej Polsce już tam niektórzy ministrowie stwierdzają, że są zaskoczeni skalą poparcia dla projektu, więc trzeba cisnąć. Dalej, aż osiągniemy zamierzony skutek, to jest, to jest rzecz pierwsza. A rzecz druga, też chciałbym powiedzieć, że może się tak okazać, że powstanie stowarzyszenie tak dla CPK otwarte dla wszystkich i do których już teraz chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić. To będzie dopiero groźny ruch po, polityczny. Ale jeszcze raz. Nie no, nie polityczny. Ale, a może się stać. Taki ruch jest ruchem politycznym. Zaczyna się. Zawsze się zaczyna, się zaczyna. Jak tak. trzeba w przedszkolu wybrać przewodniczącego grupy. Znaczy, jeszcze tak raz powtórzę to, mówię, to, znaczy, że Jest to niezwykle optymistyczne. Znaczy, to, że takie traktowanie obywateli, że przede wszystkim jesteśmy. Zainteresowani świadczeniami socjalnymi, dodatkami do płacy, do pensji, że nic obywatela nie interesuje i możemy tak zamknąć każdą dyskusję, okazało się fałszywe. Znaczy, jesteśmy zupełnie na innym punkcie rozwoju i czego zupełnie innego oczekujemy w tej chwili od polityków: opowieści o tym, jak Polska będzie wyglądała, a nie co nam gdzieś kiedyś skapnie. To jest Naprawdę bardzo optymistyczne doświadczenie tak z mojego punktu widzenia. Ostatni telefon. Bardzo zapraszam. Dzień dobry, Wojtek z Gdyni. Dzień dobry, panie Wojtku. Ja, ja chciałem dodać ja chciałem do dyskusji jeden temat, ponieważ jestem z zawodu urbanistą, z wykształcenia urbanistą. Trochę brakowało mi tematu zagospodarowania terenu lotniska Safena. i też myślę, że tutaj warto w tej dyskusji dodać ten wątek, jeśli chodzi o o to, jakie zyski jesteśmy w stanie z tego uzyskać. Oczywiście cały teren musi być przekształcony pod tak zwaną patodeweloperkę, natomiast na pewno należy to też dodać do korzyści tego lotniska. Zresztą przykłady z Europy pokazują, że takie inwestycje już były budowane i możemy zajrzeć czy to do Monachium, czy to do, do, do Wiedzy, mm -hmm. do dzielnicy Zestat, która powstała właśnie na takim dużym terenie polotniskowym. Po natomiast no, jeśli chodzi o, o pytanie moje, w ostatnich dniach... W mediach społecznościowych pojawia się informacja, że pan Maciej Lasek wstrzymał dofinansowanie dla tych gotowych wniosek, do, który miał być złożony do Unii Europejskiej, o dofinansowanie części kolejowej dla odcinka Warszawa-Łódź. Moje pytanie jest takie, czy panowie też o tym wiedzą i jak skomentują to, no bo no nie da się ukryć, że odcinek linii kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź jest bardzo pilny, bardzo niezbędny. Również w kwestii linii regionalnych, o których tutaj panowie po prawej stronie mówili, czyli no, dzięki budowie kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź, więcej pociągów zmieścilibyśmy na linii 1 i 4 i 4 i 7 dla osób, które nie wiedzą, jest to linia z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego i dalej do Łodzi, nie wiem, do Katowic. Dziękuję. No, jak można to skomentować. Dziękuję bardzo. Tam był miliard euro, które były. Zaplanowane, żeby otrzymać dotat dofinansowanie z Unii Europejskiej? Jak mi się wydaje, że ten termin już właśnie minął i nie zostało to złożone? Co ciekawe, każdy jeden wniosek składany przez spółkę CPK jak dotychczas był, zyskiwał maksymalne punkty, a teraz nagle się okazuje, że, że są jakieś braki, więc to jest kolejny kamyczek do ogródka tego, co mi tutaj rośnie obawa. W którą Co stronę pan rośnie, panie Obawa rośnie? Obawa rośnie. Ale nie odnośnie chciał... tego, Chopina, jeszcze, bo to super, super wątek i bardzo dziękuję. Proszę Państwa, też chciałbym, żeby tutaj przed oczami tych tysięcy widzów powiedzieć jasno i wyraźnie i raz na zawsze, bo poprzedni rząd nie, nie miał w sobie ikry doj żeby to powiedzieć wyraźnie. Lotnisko Chopina należy zamknąć w momencie otwarcia CPK. Jest to niezbędne, żeby ten projekt był sukcesem komercyjnym. To jest też warunek inwestora, tak? Ale. Zwalnia się tym samym 800 hektarów terenu prawie że w centrum miasta stołecznego Warszawy, i to jest fenomenalna szansa dla właśnie takich panów jak, jak przed chwilą widz dzwoniący żeby stworzyć zupełnie nowy projekt urbanistyczny dla, no i dla Warszawy. Nadzieję, nie to dew I, I właśnie, nie, no przecież mieszkania komunalne, no przecież tam można by postawić jakieś tysiące mieszkań komunalnych. Panie Macieju, muszę się wciąć w to, co pan mówi, bo ja przygotowując się do tego programu, A, przygotowałem się do programu, co wyliczyłeś podobno... Wyliczyłeś słucham. podobno nie jest standardem w polskich mediach. Nie wiem, czy ty to słyszałeś? Słucham ciebie. Y, sprawdziłem, ile dużych stolic, ile dużych miast w Europie ma przestrzeń na to, żeby w środku miasta mieć tak ogromny teren, który można by zagospodarować mhm. dowolnie, bo to jest mhm. pusta przestrzeń. Mhm. Ale I stolic? nie znalazłem Stol stolic mhm. dużych, dużych miast, nie znalazłem ani jednego. I tak sobie pomyślałem, może bardzo przewrotnie, pomijając kwestie liczb, o których jeszcze chciałbym powiedzieć później, o jednym, o jednym szczególe, pomijając kwestie liczb, patrząc daleko w przód, lekko przymrużając oczy i patrząc daleko za horyzont. Czy nie byłoby czymś pięknym oddanie urbanistom 8, 8 hektarów Przepraszam, tak, 800. 800. 800. 800. 800 hektarów w środku miasta nowoczesnego, szybko rozwijającego się kraju, w którym nie związani żadnymi rzeczami, które już tam są, a równocześnie teren, który ma dwie drogi ekspresowe, kolej Dojazd z centrum miasta szybkimi różnymi transportami, na przykład no, Aleja Krakowska, tak. To by, to by mogło zmienić oblicze tego miasta diametralnie. Tylko, proszę, tylko przypominam, że miasto też ma swoją politykę. To jest jasne. Ma, ja też sobie ma prezydenta marzę. i też ma polityków. Ja sobie marzę. Kwestii kolei, bo tutaj ten element kolejowy padł. Panowie jesteście, ja tego absolutnie nie mówię z żadną ironią. Jesteście po tej stronie kolejowej po to, żeby to inaczej układać. Panom jest znana ta informacja, że pieniądze, które mogłyby być na ten komponent kolejowy nie został w ogóle nie, wniosek to, złożony? Nie mam żadnej informacji, Okej. czy złożono, czy nie złożono. To jest wiadomość, to Marcin Chorała, były pełnomocnik rządu spraw CPK, podał, że także Maciej Lasek nie złożył tego wniosku. Znaczy, złożył jeden, zdaje się, a nie złożył dwóch. Dobrze. Kończymy powoli? Kończymy tak, jak ja zaczęliśmy. Mam jedno pytanie jeszcze na koniec, żeby z... porządkować. Mhm. Na jakim, my teraz, jesteśmy etapie tego projektu? Co tam już zostało zrobione, bo wydaje mi się, że może większość. Bo Donald Tusk powiedział, że nic nie zostało zrobione, więc ta dyskusja o zamykaniu i tak nie ma sensu. Bo może większość naszych widzów żyć w przekonaniu, że wciąż to jest tylko koncepcja w Excelu i nic więcej. Ale to jest nieprawda. To na co wydano te forsę, panie Macieju? Nie na pilnowanie łąki, jak się, jak się często mówi, tylko proszę państwa. Zacznijmy od prostego przykładu. Jak się buduje w Polsce drogę, to średni proces inwestycyjny na budowę byle drogi w Polsce trwa 9 lat, z czego faktyczna budowa to są 2-3 lata, cała reszta to są przetargi, decyzje środowiskowe, projektowanie itd. Więc jesteśmy dokładnie w tym samym momencie. Coś, co z perspektywy normalnego widza wydaje się, że tutaj poprzedni pełnomocnik rządu nic nie robił, tylko pilnował łąki, to w istocie były w tym czasie przygotowany masterplan całego przedsięwzięcia, projekt koncepcyjny budowlany, koncepcyjny terminala. Jest na ukończeniu obecnie, ma być skończony do końca tego kwartału projekt budowlany. I co najważniejsze, jest decyzja środowiskowa dla, dla tego lotniska. Czyli de facto kolejnym krokiem jest decyzja lokalizacyjna, zaraz do tego wrócę, a następnym krokiem już jest tylko de, 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 de pozwolenie, pozwolenie na, na budowę, na i można budować. I teraz tak. Kolejne, wrzucam komyczki do, do mojego tutaj ogródka obaw, bo tak, zostało w październiku złożony wniosek o decyzję lokalizacyjną i wedle prawa ma wojewoda mazowiecki 65 dni na wydanie takiej decyzji. 65 dni już dawno minęło i decyzji nie ma. Wojewoda jest w Złocie, Panie wojewodo, jest pan w złocie. i winny jest pan 500 złotych za każdy dzień zwłoki. To, je, to jest raz. Podobno, podobno 16... Nie, to, to z przepisu wynika okay. te 500 złotych. Myślałem, że zapłaci z własnych pieniędzy. No, na biednego nie trafi. Ale, ale jest zapowiedziane, że 16 lutego będzie jakaś, jakaś decyzja. No, ja stawiam dolary przeciwko orzechom, kanadyjskie dolary, że będzie odtrącony ten wniosek o decyzję lokalizacyjną, bo coś, prawda? Jak wcześniej wszystkie wnioski były składane i dobrze oceniane, to tutaj akurat się znajdzie, znajdą argumenty, żeby tej decyzji nie wydawać. A następnie. Jest również decyzja środowiskowa, również jest zaskarżona. I znowu dolary przeciwko orzechom, że nagle Dyrekcja Generalna Ochrony Środowiska dopatrzy się błędów i cofnie tę decyzję środowiskową. I wtedy jesteśmy dwa lata w plecy. A, więc to jest... A ile miliardów w plecy? te 0,5% PKB, które tracimy każdego roku. Nie, kiedy ale nie ja, mamy ja mówię ale z tych, które żeśmy wydali już, no bo Nie, no to, 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 to można cofnąć, to są... pozmieniać, no to ona nie idzie do kosza całkowicie ta dokumentacja, okay. ale tracimy czas. To, to jeśli można, bo ten wątek akurat mnie niepokoi, dlatego że jest taka narracja stworzona, że już jest mocno zaawansowane, w szczególności w kontekście projektowym, tu się zgodzę, ale jeśli formujemy pewne obiekcje odnośnie no już rozwiązań technicznych, detali tych, tych projektów, to w mojej ocenie i moim zdaniem nie jest za późno na to, żeby jednak się wycofać ze złych rozwiązań i jednak podjąć się innego procesu projektowania, a może nawet się cofnąć do tego etapu koncepcji, która no, przynajmniej w, chyba w naszej tutaj opinii wspólnej niekoniecznie jest tą optymalną. I podnosiliśmy ten wątek, że od samego początku była, była te, ten, ten centralno lotniskowy program. Nie powstały w zasadzie analizy porównawcze innych opcji, a chciałbym zauważyć, że spółka CPK dysponuje i cały ten sztab ludzi dysponuje świetnymi narzędziami, jest pasażerski model transportowy na przykład, z niego wychodzą jakieś wyniki, one są optymistyczne, tylko one są dla wyłącznie jednego uznanego za, za, za optymalny wariantu. Porównajmy teraz inne warianty, w, na przykład w takim scenariuszu regionalnym, wykorzystajmy narzędzia, które posiada spółka i zobaczymy co wyjdzie. Nie, nie zgadzam się z Panem, bo w ten sposób właśnie wstępujemy ponownie w analizę paralizys i tracimy kolejne. kolejne lata i kolejne szanse rozwojowe naszego kraju, po prostu tracimy. Chcę powiedzieć jeszcze o tym, co mogłoby się wydarzyć. Gdyby na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw CPK. Była osoba faktycznie wierząca w ten projekt i chcąca ten projekt zrealizować, to powinniśmy mieć decyzję środowiskową utrzymaną, powinniśmy mieć decyzję lokalizacyjną wydaną 16 lutego, powinniśmy mieć złożony wniosek o, o pozwolenie na budowę, wydany. P pół roku od teraz, w tym roku powinna zostać wbita pierwsza łopata na budowie lotniska. Oczywiście się to nie wydarzy. Nie, nie, nie okłamujmy się, bo widzimy, co się dzieje. Ile trwa budowa takiego lotniska, gdyby tutaj, to czy znaczy tutaj, w tym roku była wbita łopata? Turcy zbudowali lotnisko na 90 milionów pasażerów 4 lata. W Londynie terminal piąty na podobnej wielkości jak w Londynie Heathrow, po, do podobnej wielkości terminal jak w był budowany 5 lat na funkcjonującym porcie lotniczym. Znaczy możemy Więc... poczekać jeszcze. Absolutnie nie. nie. nie, nie, musimy nie. Absolutnie nie. Panowie, panowie 2030 nie w 2030 roku możemy mieć port lotniczy I musimy go mieć, i apeluję do wszystkich czynników rządowych, że przestańcie wreszcie cofać wisłę kijem i zróbcie to, co do was należy. Właśnie teraz Pok. czas na pożegnanie. Szanujmy również zmęczenie ludzkiego materiału sygnalizowanym przez naszych panelistów. Ja proponuję, żebyśmy to zrobili w ten sam sposób, w jaki zaczęliśmy rozmowę i może nawet w tej samej kolejności. Panowie, nie zwracajcie się teraz do nas, tylko do naszych widzów. Te ostatnie wystąpienie to jest to, co Państwo chcieliby powiedzieć ludziom po tej debacie, przekonać ich do własnego zdania. Zaczyna pan profesor Tomanek. To była bardzo ciekawa debata. Muszę powiedzieć, że z zainteresowaniem wysłuchiwałem argumentów, zwłaszcza tutaj pana, który był obudowany tymi wszystkimi liczbami. Niekoniecznie one wszystkie muszą się spełnić, czas pokaże, jak to wszystko wyjdzie. Natomiast niepokój, który we mnie pozostał, dotyczy skali, pierwotnej skali lotniska. Dlatego wydaje mi się, że o ile decyzje w sprawie budowy portu lotniczego należy podjąć, Dość szybko, bo w końcu trzeba podjąć decyzję, tak, na tak albo na nie. To kwestia skali etapowania jest rzeczą, którą należy sobie rozpisać. I ja bym jeszcze tak przewrotnie powiedział, nie wiem, czy kogoś nie zdenerwuje, że zmieniłbym nazwę, może wtedy byłbym spokojny i nie nazywałbym tego centralnym portem komunikacyjnym, tylko warszawskim portem komunikacyjnym i zastanowiłbym się nad tymi szprychami, przynajmniej w tym obecnym ich przebiegu. To można zrobić, bo to nie jest tak pilne jak budowa samego lotniska. Dlatego powiedziałbym w ten sposób, tak, zacznijmy pierwszy etap, natomiast zróbmy to dostosowując skalę do naszych możliwości i potrzeb i zostawmy sobie pole manewru na zwiększanie tego portu, dobudowywanie terminali, hmm. pasów startowych, rozbudowywanie sieci kolejowej. Profesor, profesor Kruszyna, tak, ja też bardzo sobie cenię dzisiejszą dyskusję, mimo sprzeczności poglądów, ale przy, przy bardzo dużym profesjonalizmie i, i wartościowych y, danych, czy czy, 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 czy przemyśleniach. Wydaje mi się, że największym problemem i szkodą jest to, że my w 2017 roku takich dyskusji szerzej nie podjęliśmy, i jednak w mojej ocenie ta koncepcja, która wtedy została sformułowana, i później jej echem są całe, później programy inwestycyjne czy, czy nawet projekty Czyli techniczne. W to, co widzimy tutaj, tak, bo chociażby ta, ta wizualizacja, to, 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 to niestety nie, nie podjęto się wtedy takiej, takiej dyskusji i, i w, jakby weszliśmy w taki scenariusz, który no, zaczyna nam teraz coraz bardziej być tym gorącym kartoflem, bo, bo, bo czas leci, prawda, I, i teraz możemy się tylko spierać, czy już mamy zacząć budować, czy może jednak odczekać trochę w mojej, ale takiej no bardzo prywatnej ocenie, jednak bym był za tym, żeby się jednak przyjrzeć innym opcjom, i spróbować porównać to, to nie jest kwestia totalnego negowania tego, tego lotniska. Tak jak pan profesor powiedział ze zmianą nazwy, to też zupełnie inaczej wygląda. Przypomnę ten mój postulat, że ja bym wydzielał jednak te komponenty, czyli zupełnie inną agencją się, się zastanowił nad inną agencją do komponentu kolejowego, a ten problem lotniska i skali, w jakiej ono mogłoby powstać, powinien robić no ten port powiedzmy mazowiecki, tak? Czy, czy, czy warszawski, jakbyśmy to nazwali. Tomasz Wróblewski. Ja to, ponieważ mówiliśmy już Tyle argumentów, żeśmy przedstawili i y, z jednej i z drugiej strony i myślę, że to zostało w dużej mierze wyczerpane. Ja się cofnę 500 lat w tył i to o. jest o. <laughs> rok 1500 y, w Niderlandach, gdzie to w... To, w Toczy się wojna na północy Włoch z Francją. Odcięte zostają dostawy zboża do północnej Europy i właściwie zima, którą Holendrzy przegłodowali w 1500 roku. W 1501 siedli na statki, bo wszystko co mieli to bagna, słone ryby i statki, i popłynęli w stronę Gdańska. I dalej Państwo znacie historię, jak się zaczęła wielka epopeja eksportu zboża. Oczywiście ona była szersza, ponieważ oni popłynęli również do Portugalii. I znaleźli nadwyżki złota i srebra, które wymieniali na zboże polskie. Stworzyli pierwsze wielkie instytucje finansowe, pierwszy pieniądz rezerwowy, czyli guldena. I z małego państewka, które miało tylko mokradła i słone ryby, wyrosło jedno, pierwsze tak naprawdę mocarstwo światowe w naszej zachodniej cywilizacji. To, to też był tylko transport, i też to miało się nie opłacać. Bardzo ciekawe, dziękuję panie Tomaszu. A ja powiem tak: nie będę się powtarzać już z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy tutaj, czy w innych wystąpieniach medialnych. Ja bym chciał się zwrócić tutaj bezpośrednio do polityków partii rządzącej i przypomnieć, a może poinformować, że to nie jest już rok 2007 ani 2015. Ciepła woda w kranie to jest za mało. Przez te lata ostatnie dorosło całkowicie nowe pokolenie którego ja już jestem starszym reprezentantem, a, a kończę w tym roku 40 lat. My oczekujemy od was rozwoju. My oczekujemy od was ambicji. Tego, że będziecie ten kraj popychać do przodu, a nie zadowalać się jakąś prowizorką i dziadostwem. Ja, a przez prowizorkę i dziadostwem jest na przykład um, rozważania i dywagacja o jakichś triportach i innych bzdurach. Więc weźcie się poważnie za robotę i rozwijajcie ten kraj, a... Eksperci wam na pewno doradzą, jak to zrobić dobrze. Tomasz Rożek. Mam podsumować? Tak mi się wydaje. Albo wymyślić nową nazwę na port. Dobrze, no nie, 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 bo to jest później tak, że się wymyśli coś, później skrót na przykład wychodzi niezręcznie i później nie ma na na tego zawsze. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że znowu przygotowując się do dzisiejszego programu, ja znalazłem bardzo, bardzo ciekawe opracowanie z lat 80 z, przełomu, z końcówki lat 70 dotyczących superszybkich kolei we Francji TGV pociągów bardzo dużej prędkości i tam wtedy robiono badania z których wynikało na pierwszy rzut oka że absolutnie się to nie opłaca pod żadnym względem mm. bo nie ma potrzeby ludzie nie deklarowali chęci szybkiego dojazdu do centrum Pociąg wybudowano, linię położono, a później w kolejnych latach analizowano rozwój regionów, gdzie były kolejne stacje. To jest coś niesamowitego, jak te regiony się rozwijały, tylko dzięki temu, że można było do centrum administracyjnego dojechać szybko, wygodnie i tego samego dnia wrócić. I to jest zarówno argument za tym, dla mnie, żeby budować CPK, jak i za tym, co panowie mówili, żeby bardzo dokładnie przemyśleć ten komponent kolejowy. Bo on nie może być wybudowany tylko pod CPK, tylko on powinien być wybudowany tak, żeby usprawnić cały kraj. Kiedy? dla mnie, skoro mnie prosiłeś o podsumowanie. Tak jest. Kiedy, kiedy panowie mówili, Tomek pokazał mi e, wpis e, pani poseł e, Pauliny Matysiak e, z Lewicy, znanej zwolenniczki e, Stworzenia CPK, a zwłaszcza jej sieci kolejowej. Przeczytam ten wpis, zwłaszcza że zgadzam się z jego drugą częścią. Nie udało się dodzwonić do kanału Zero. Może następnym razem. Osobiście też żałuję, że nie dodzwoniła się żadna kobieta. Ja też żałuję. Mnóstwo dziewczyn i kobiet chce rozwoju Polski, popiera inwestycje CPK, chce kolei dużych prędkości. Proszę za to, że pani poseł się nie dodzwoniła, to tylko dowód na to, że ten temat nie tylko nie umarł, ale on się dopiero zaczyna. Kanał Zero na pewno będzie miejscem, w którym te i inne debaty będą prowadzone. Zapraszam wieczorami, będziemy rozmawiać o najważniejszych sprawach, nie tylko o tym. No i cóż... Mam całą listę ogłoszeń parafialnych, żebyś nie zakończył za szybko. Nie zakończę za szybko, chcę powiedzieć tylko jeszcze na koniec jedno. Z mojej ja rozumiem, że panowie, państwo są, panie i panowie, pewnie nie ale to jest prawie trzy godziny na ogłoszenie parafialne tak. i, i żegnamy. Kilka podziękowań. Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczne oglądanie i wzięcie udziału w ankiecie. Około 100 tysięcy osób wzięło udział w ankiecie. To już jest naprawdę duża siła. Dziękujemy Jaki serwisowi... to jest wynik? Bo my nic z tego nie wiemy. 90 do 10 i chyba 104 tysiące głosów. Proporcje się utrzymały. 104 tysiące, proporcje się utrzymały, jak Pan Profesor zaznaczył. Tak. Dziękujemy serwisowi 300 Gospodarka, 303.00 za, za udostępnienie. Za wsparcie nas tymi mapami, infografikami. Jutro, Szanowni Państwo, Naukowe Zero, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Po południu to będzie pierwsze Naukowe Zero, które poprowadzę. I Będzie poświęcone edukacji, będzie poświęcone badaniom PISA, bardzo ciekawym i bardzo niepokojącym. Już teraz na kanale Nauka to Lubię możecie Państwo znaleźć moją rozmowę z profesorem Dudkiem na temat właśnie edukacji. Bardzo, bardzo zachęcam Państwa do zobaczenia Niepoprawnika, gdzie dwóch panów, Matczak i pan Leśniodowski rozmawiają o Trybunale Konstytucyjnym i ten materiał już jest na kanale Zero. Jutro wieczorem godzina... Zero o godzinie 20.00. Krzysztof Stanowski yy, i Tomasz Czajka yy, rozmawiają o. Nie wiem o czym rozmawiają, natomiast pan Tomasz Czajka jest specjalistą, jest specem od sztucznej inteligencji, byłym pracownikiem w SpaceXie. A w piątek pierwsze, pierwsze polityczne zero. No, choinka, mieliście nie pokazywać, chciałem tylko powiedzieć, że będzie kobieta i <laughs> zostawić trochę niepokoju. Tak, będzie posłanka lewicy Anna Maria Żukowska. Zapraszam w piątek o 20. I tak jak mówiłem, my nie kończymy, my tylko robimy sobie przerwę, bo panowie goście nasi muszą iść sobie spać. Wrócimy do tej rozmowy. W tym, w podobnych składach na pewno do tego wrócimy. Bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Profesor Robert Tomanek, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, profesor Maciej Kruszyna, Politechnika Dobre Wrocławska, noc. prezes Tomasz Wróblewski, prezes Włosu Enterprise Institute i pan Maciej Wik, dyrektor operacyjny kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines i były wiceprezes dziękuję. lotu Tomasz Rożek. I... Robert Mazurek. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.